34. sesji Rady Gminy. Witam wszystkich Państwa radnych, witam Panów Wójtów wraz z pracownikami Urzędu Gminy i witam przybyłych gości. W osobach Pani Prezes, Wiceprezes LGD Brama na Podlasie, Pani Iwonę Wiernicką. Serdecznie witamy i witamy Państwa Białysław, rodziców naszego słynnego sportowca Szymona Białego, który jest kolarzem dobrej klasy. Wszyscy Państwo otrzymali proponowany porządek obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż obrady w 34. sesji są prawomocne. W związku z tym otwieramy obrady sesji Rady Gminy. Przechodzimy do punktu drugiego, ustalenie porządku obrad. Tak jak powiedziałem, wszyscy Państwo otrzymali proponowany porządek obrad. Czy Państwo radni będą mieli jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Proszę bardzo. Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Stwierdzam, iż proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Gminy. Protokół był do wglądu w pokoju Rady. Wszyscy Państwo mieli okazję się zapoznać. Czy Państwo radni będą mieli uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Stwierdzam, iż wyżej protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja wójta gminy o jego działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na początek sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy. I tak była jedna uchwała numer 225 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów, części obrębu geodezyjnego Czerwony Bór. Treść uchwały przesłano wojewodzie podlaskiemu. Rozpoczęto procedurę opracowania planu. Uchwała będzie wykonywana w bieżącej pracy organów gminy. Informacja o zarządzeniach wójta wydanych w analogicznym okresie, czyli od 6 października do 9 listopada. Zarządzenie numer 213 w sprawie zmian w budżecie gminy. Ja coś patrzę, że... Nie, to już patrzę. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Treść zarządzenia przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zarządzenie przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zostało opublikowane. Będzie wykonywane w roku budżetowym 2017. Zarządzenie numer 214 wójta gminy Zambrów z dnia 10 listopada w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Zambrów na lata 2018-2021. Treść zarządzenia przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Uzyskano pozytywną opinię RIO. Treść zarządzenia przekazano Radzie Gminy Zambrów. Zarządzenie służyć będzie jako podstawa do podjęcia uchwały przez Radę Gminy. Kolejne numer 215 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2018. Treść zarządzenia przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Treść zarządzenia przekazano Radzie Gminy Zambrów. Zarządzenie będzie jako podstawa do podjęcia uchwały przez Radę Gminy. Zarządzenie kolejne numer 216 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Treść zarządzenia przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Zarządzenie przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zostało opublikowane. Zarządzenie będzie wykonywane w roku budżetowym 2017. Kolejne numer 217 w sprawie zmian w budżecie gminy. Treść zarządzenia przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zostało opublikowane. Będzie wykonywane w roku budżetowym 2017. I kolejne w sprawie zmian w budżecie gminy. Treść zarządzenia przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zarządzenie przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Będzie wykonywane w roku budżetowym 2017. Jeżeli chodzi o
informację z pracy referatów poszczególnych. Czy chcecie Państwo, żebym, bo macie to, otrzymaliście, więc może ja tego po prostu nie będę przedstawiał. Jeżeli będą jakieś pytania czy uwagi, to bardzo proszę, to my tutaj postaramy się odpowiedzieć. Ale już tego każdy ma przed sobą, więc jest tego sporo, więc ja może nie będę czekał. Dziękuję bardzo panu Witowi. Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 5. Interpelacje zeptania radnych. Do prezydium rady nie wpłynęła żadna interpelacja pisemna i też zeptanie pisemne. Czy państwo radni w chwili obecnej będą mieli jakieś zapytania bądź też interpelacje ustne? Nie widzę. W związku z tym punkt jest ten przedmiotowy. Zanim przejdziemy do uchwał, myślę, że poprosimy najpierw państwa białych. Prosimy tutaj. Szanowni Państwo, tradycyjnie staramy się honorować uzdolnionych, wybitnych mieszkańców naszej gminy, którzy swoją postawą, działalnością rozsławiają naszą gminę. I dzisiaj trafiło na sportowca. Tym sportowcem jest mieszkaniec naszej gminy i miejscowości Łady Borowe, Szymek, Szymon Biały. Szymon jest kolarzem. Startuje w wyścigach kolarskich, reprezentując naszą gminę i bardzo często podkreśla, że jest mieszkańcem gminy i reprezentuje gminę Zambów. Sukcesy jego to przede wszystkim mistrzostwo województwa w jeździe parami i wicemistrzostwo w wyścigu indywidualnym, oczywiście w swojej kategorii wiekowej. Szymon jest w tej chwili uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy. Do tej szkoły uczęszcza w tej chwili jako jedyny mieszkaniec województwa podlaskiego. Wszyscy wiążemy z nim nadzieję na przyszłość. Miejmy nadzieję, że w przyszłości zastąpi naszych wybitnych kolarzy, którzy ścigają się w wyścigach po całej Europie. Tego mu oczywiście i rodzicom życzymy. Jesteśmy dumni, że mamy takiego mieszkańca i chcemy w jakiś sposób uhonorować jego pracę, wysiłek i oczywiście chcemy pomóc mu w rozwoju i w dalszej karierze. I tutaj Rada Gminy, Wójt, dołożyliśmy do zakupu takiego rowerka stacjonarnego, który będzie pomocny dla niego w jego treningu. I ten rower chcieliśmy dzisiaj wręczyć rodzicom Szymka Białego. Ja gratuluję. Tak, gratuluję. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, to w naszych wieściach gminnych w ostatnim numerze, tym świątecznym, jest wywiad właśnie z Szymkiem. I tutaj no mówię, to tak bardzo to miło, jak Szymon mówi, że startując w wyścigach reprezentuje swój region, gminę Zambów. Czyli no, bardzo miło, bardzo fajnie i cieszymy się z tego, że ma takie podejście. My chcielibyśmy bardzo podziękować za ten prezent drogocenny, ponieważ ten trenaż jest bardzo potrzebny naszemu synowi w osiągnięciach sportowych w szkole. I chcielibyśmy bardzo podziękować panu wójtowi, panu sekretarzowi, Radzie Gminy,
Nasz syn bardzo się cieszy i jest tylko jednym uczniem z województwa podlaskiego, który reprezentuje właśnie, tak jak pan wójt mówił, nasz region, naszą gminę. I chcielibyśmy, żeby taki odniósł sukces i żeby się spełniły jego marzenia, jak kiedyś właśnie tutaj w Zambrowie zaczynał mój chrzestny Henryk Harucki, który najpierw zaczynał w Zambrowie, później w Warszawie, następnie wyprowadził się do Wrocławia. W 1979 roku grał wyścig Tour de Poloń. Następnie odniósł wiele sukcesów sportowych i chcielibyśmy, żeby nasz syn podążył tą drogą, żeby spełniły się nasze marzenia i przede wszystkim jego. No i w imieniu naszego syna bardzo dziękujemy. Taka rodzinna tradycja jakaś taka. No, no, no. A coś sobie, chłopak nie stało. Dobrze, 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 że przynajmniej wie, czego chce. No. Moja obecność tutaj dzisiaj, proszę Państwa, wynika z tego, że jesteśmy w trakcie realizacji kilku konkursów i w związku z tym, że jak Państwo już wiedzą, wcześniej kilkakrotnie, żeśmy, będąc u Państwa, macie taką świadomość, że jesteście jako gmina członkami naszego stowarzyszenia. W związku z tym, no jakby chciałabym poinformować o tym, że od 29 grudnia do 15 stycznia będzie trwał konkurs na rewitalizację. Już tutaj jeden wniosek z terenu gminy został złożony, wniosek na Łady. Jeżeli chodzi o informację o tym wniosku, to proszę Państwa, w zeszłym tygodniu miałam spotkanie z panią dyrektor Wiśniewską. No i no jakby żadnych wiadomości odnośnie tego, jeszcze nie został po prostu wniosek przyjęty do weryfikacji. Ale do połowy stycznia już powinna do Państwa przyjść jakaś informacja odnośnie merytorycznej oceny, żeby było wiadomo, czy po prostu no, nie ma żadnych cięć na kosztach, czy wszystkie zakresy, które Państwo ujęli we wniosku, mogą być finansowane. I w związku z tym, że jeszcze konkurs, znaczy w sumie drugi i ostatni, z rewitalizacji przewidujemy teraz od tego 29 grudnia, no to też zachęcamy gminę do tego, żeby sięgnęła po te środki. Jeżeli chodzi o możliwość finansowania, to jest to maksymalnie 85%. Przy czym jeszcze oprócz tej no, możliwości, jaką Państwo mają skorzystania u nas z tego dofinansowania, jest jeszcze poza pulą z lokalnej strategii 10% dodatkowo takiej renty. Czyli tutaj myślę, że jeżeli pracownicy będą podejmować działania w kierunku tego, żeby do nas wniosek złożyć, to ja proszę po prostu o kontakt i tutaj dla pani Ani wyjaśnię szczegółowo, jak to zrobić, żeby dodatkowo te 10% jeszcze poza pulą, że tak powiem, z lokalnej strategii, ta możliwość uzyskania 10% z budżetu państwa jest możliwa.
Co poza tym, proszę Państwa, jeszcze no, mamy różne rodzaje dofinansowania, oprócz tego działania z rewitalizacji. Będzie jeszcze nabór w pierwszym półroczu na pewno z infrastruktury, czyli te działania, które są kierowane bezpośrednio z programu rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to dofinansowanie do poziomu 63-63 w przypadku gminy. Jeżeli wnioskowałoby stowarzyszenie, może to być 100%. I mogą Państwo składać, ubiegać się o dofinansowanie na czy to do, jakieś doposażenie świetlic, placów zabaw, no takich po prostu jakichś działań, które wpływają na poprawę infrastruktury na terenie Państwa gminy. Poza tym jeszcze oprócz tych takich działań, które są stricte na infrastrukturę przeznaczone, będziemy mieli w styczniu nabór na programy aktywności lokalnej. No i tutaj też zachęcamy gminę, Ośrodek Pomocy Społecznej, panie kierowniku, do tego, żeby sięgnąć po te środki do nas. No nie jest może to najłatwiejsza forma, ale no jeżeli Państwo mieliby możliwość taką, no to znaczy chęci i możliwości są, o tym informuję, że jakby nabór będzie organizowany na przełomie stycznia lutego. Także zapraszamy serdecznie do tego, żeby próbować i może jednak, mimo tego, że te środki z Europejskiego Funduszu Społecznego nie są może proste, ale jest tam po prostu 5% tylko wkładu własnego, jeżeli chodzi o to, co może być, musi być włożone ze strony wnioskodawcy. Co jeszcze? No i poza tym, no, w tym nadchodzącym roku z takich działań, o których powiedziałam, to są właśnie możliwości, z jakich gmina może skorzystać. Dopiero w 2019 będziemy próbować przeznaczać granty, czyli to będzie zupełnie inna forma dofinansowania, ale myślę, że teraz to nie będę już Państwu o tym mówić, bo im bliżej tego wszystkiego, to się spotkamy. No ja ze swojej strony zachęcam Państwa do kontaktów, tak oczywiście, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w stowarzyszeniu. No a w imieniu moim i tutaj koleżanki Moniki składam Państwu przy okazji dzisiejszego dnia i zbliżających się świąt wszystkiego dobrego, tutaj owocnych obrad, żebyście Państwo w takim duchu spokoju, porozumienia podejmowali decyzje, które będą oczywiście służyły wszystkim mieszkańcom. Dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję bardzo. Czy będą jakieś pytania tu do Pani Prezes? Proszę bardzo, jest okazja, żeby zapytać. No też zapraszamy częściej, żeby ten przepływ był taki szybszy, bo jak pamiętam Pani Prezes ostatnio chyba z rok temu. To znaczy ja się staram, tak, ale właśnie z racji dużej ilości obowiązków, jak po prostu w miarę możliwości staram się Państwa gościć. Dziękuję Pani Prezes. Proszę bardzo, Pani Stasinowska. Szanowni Państwo, korzystając z obecności Pani Prezes, chciałabym właśnie zadać takie trochę może wyjaśniające pytanie, ponieważ jesteśmy ogromną gminą, przecież wszyscy wiedzą, że to jest gmina największa w Polsce i być może Pani jako Prezes, osoba bardzo kompetentna, mogłaby nam coś tutaj podpowiedzieć. Słyszeliśmy właśnie, że to są place zabaw, na przykład miałyby duże szanse na dofinansowanie czy wyposażenie świetlic. A co jeszcze? No bo mówię, Pani z tym jest po prostu na co dzień, a dla nas to jest w jakiś sposób, no może nie nowość, ale na pewno to nie jest sprawa, w której my się tutaj świetnie przemieszczamy, porozumiewamy i tak dalej, więc może mogłaby nam Pani coś podpowiedzieć, jakie inwestycje miałyby największą szansę na to dofinansowanie z RGD. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To znaczy, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Proszę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o możliwość działań, jakie mogą być realizowane w ramach tych środków, o których mówimy, tak, to rzeczywiście ta cała rewitalizacja, czyli to są środki z europejskiego, znaczy z EPO, tak mówiąc najprościej, że może tutaj Państwo tam kojarzą ten rodzaj funduszu. To są środki trudne do uzyskania, ale rzeczywiście rewitalizacja jest to takie pojęcie, które odnosi się do tego, że oprócz działań, które, znaczy sam budżet musi być przeznaczony na działania infrastrukturalne, ale poza tym jakby diagnoza całego projektu musi wynikać z tego, że poza tą funkcją jakby wpływającą na poprawę infrastruktury, cały klucz projektu musi wynikać z potrzeb społecznych. I trzeba po prostu w ramach tego projektu, poza tym, że na przykład coś wyremontujemy, odnowimy coś, tak, to musimy też wykazać, że to wpłynie na społeczność lokalną, że poprawi się sytuacja. I tak właśnie, jeżeli chodzi o rewitalizację, są to takie zakresy, czyli jakiś możemy obszar, bo mamy dwa wskaźniki, bo trzeba też jakby odnieść się do tego, jaki rodzaj wskaźnika musi być wykazany w projekcie. I możemy tutaj objąć albo jakiś obszar, który z tych, jakby obszar zdegradowany, który zostanie później
jakby odnowiony, zrewitalizowany i wpłynie to na poprawę jakości życia mieszkańców. Tylko tutaj właśnie no już opracowujący wniosek, po prostu osoba, która by się tym zajmowała, no to do nas się wtedy zgłasza. Jakby my będziemy pomagać, uzasadnić, tak? Tylko Państwo, z tego co ja się orientuję, plan rewitalizacji gmina Zabrów, Panie Wójcie, robicie, tak? Tak. Już właśnie, jeżeli można, dodam tylko zdanie. No tutaj już Pan Wójt informował Pana Przewodniczącego i to teraz już publiczna informacja do końca roku, czyli przed nowym rokiem jeszcze spotkamy się jako Rada. Tylko czy przede wszystkim po to, żeby uchwalić ten nasz gminny program rewitalizacji. Z tej racji nie mogliśmy to zrobić w dniu dzisiejszym, ponieważ nie mieliśmy tych szeregu uzgodnień. Pani prezes wie doskonale o czym mówię. Także zakończymy ten proces uzgodnień, otrzymałem wszelkie niezbędne opinie i oceny. Stąd też przed nowym rokiem uchwalimy ten nasz program rewitalizacji. No właśnie tutaj ze strony jakby władz gminy bardzo dobre to jest rozwiązanie, żeby ten plan rewitalizacji jednak u Państwa był opracowany, bo daje tu możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania. Poza oczywiście tym, co w lokalnej grupie Państwo mogą. Jeszcze są inne możliwości, ten plan na pewno gdzieś się tam przyda, tylko oczywiście konstruując jego plan, trzeba przemyśleć już tak troszkę z perspektywą, żeby ująć te wszystkie obszary, które możliwie Państwo będą chcieli kiedyś, czy z tego projektu, czy z innego, zrewitalizować. Poza tym, jeżeli chodzi, tutaj o dalszą część może odpowiedzi na Pani pytanie, jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, czyli te środki, które mogą być na placu zabaw, no to tutaj, tak jak wcześniej gmina realizowała te wszystkie zadania, tak naprawdę to są dużo prostsze środki, trzeba sobie powiedzieć, niż rewitalizacja. I możecie Państwo, no tak naprawdę na każde działanie, które jest przez, nie wiem, społeczność, no gdzieś zgłoszone do finansowania, skorzystać. No, przekładając to oczywiście na to, że w budżecie musi być ta infrastruktura, nie te działania miękkie, czyli jakieś tam, nie wiem, szkolenia, spotkania, na jakieś obrotowe środki nie można tego wydawać, tylko po prostu musi to być jakaś inwestycja, która wpływa na poprawę infrastruktury. Proszę bardzo, Pani Rada Sasińska. Powiem jeszcze jedno pytanie, Szanowni Państwo, bo mamy przecież w projekcie budżetu na rok 2018 modernizacji świetlicy wiejskiej w Cieciorkach i ostatni punkt strefy aktywnego ruchu wypoczynku. To jest inny program. No, POSA jest co innego, to są jest rządowy program. A świetlica w Cieciorkach? Czy to nie mogłoby się w takim podlegać właśnie temu projektowi? To znaczy, proszę Państwa, tutaj jeżeli chodzi o świetlicę, to jakby najbardziej zakres ma możliwość wpisania się, tylko trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, bo tutaj jestem w kontakcie z gminą, że no, trzeba jeszcze patrzeć na możliwości finansowe, tak? Nasza lokalna strategia obejmuje 16 gmin i my po prostu mamy te środki. Kwestia tylko tego, jaki koszt byłby poniesienia, na pewno jakiś ułamek, bo domyślam się, że tutaj no, na całość remontu świetlicy to po prostu nasz budżet, tak powiem, nie zepsuje. Każde środki, jakie byśmy pozyskali poza budżetem gminy, to będzie już bardzo, bardzo dla nas korzystne, bo ja byłam na takich właśnie konsultacjach w sprawie rewitalizacji i pani, która prowadziła to spotkanie, no to wręcz wskazywała, że na przykład obszar, który ja reprezentuję, a więc Krajewa, Sędziwoje i tak dalej, to jest ten obszar, który właśnie wręcz, no może nie powiem zdegradowany, bo to takie brzydkie słowo, bo i tak źle się kojarzy mieszkańcom, ale obszar, który jest w jakiś sposób zaniedbany, który wręcz wymaga, aby coś na tym terenie powstało. Cieciorki w sumie nie aż tak daleko, więc może właśnie warto byłoby się nad tym pochylić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Wójt. Jeżeli już, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli już wynik temat tutaj świetlicy, remontu świetlicy w Cieciorkach, to ja publicznie tu miałem to mówić później przy sprawach różnych, ale jesteśmy już po drugim przetargu. Do drugiego, jak pamiętacie, do pierwszego przetargu zgłosiła się jedna firma, natomiast do drugiego zgłosiło się dwie firmy i ta, która w cudzysłowie ewentualnie, no mogę tak powiedzieć, wygrała, to zaproponowała cenę oferty brutto 1 600 000. W związku z tym no, unieważniliśmy ten przetarg po raz kolejny, ponieważ w budżecie gminy no, nie mamy takich środków na tę inwestycję. Także temat remontu to nie jest tak, że
gmina, bo tam różnie niektórzy mówią, gdzieś tam mieszkańcy, że gmina opóźnia i tak dalej. My cały czas procedujemy, ogłaszamy, no ale za 1 600 000, gdzie w budżecie no, mamy zdecydowanie mniejsze środki, no nie możemy sobie pozwolić na, tym bardziej, że ten remont troszeczkę ograniczyliśmy w drugim postępowaniu zakres. A kwota wyszła jeszcze wyższa. A kwota no, wyszła jaka wyszła. Także to jest naprawdę ciężki temat. I dzisiaj rozmawiałem z pracownikami, ogłaszamy kolejny przetarg. Aż do skutku, aż wyłonimy po prostu wykonawcę, który zaproponuje no, cenę do przyjęcia według kosztorysu. Dziękuję. Czy jeszcze Państwo radni mieli jakieś pytania do Pani Prezes? Nie wiem. Jeśli nie ma, to serdecznie dziękujemy za odwiedziny. Zapraszamy do pozostania, ale wiem, że ten czas ograniczony Pani Prezes, także serdecznie dziękujemy i życzymy również wesołości. Dziękuję bardzo. Proszę uwagę, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmiany wieloletnie prognozy finansowej gminy Żabrów na lata 2017-2020. I tutaj proszę Państwa o zabranie głosu. Ponieważ zbliżamy się nieuchronnie do końca roku budżetowego, więc to wymaga wykonania pewnych, brzydko mówiąc, czystek w planie dochodów i w planie wydatków budżetu. Ponieważ wieloletnia prognoza finansowa jest skutkiem dokonanych zmian w budżecie, to ja pozwolę sobie od razu omówić zmiany w budżecie, a to będzie od razu przełożenie na wieloletnią prognozę finansową. Czyli tak, zmiany dokonane w planie dochodów oraz wydatków budżetu polegają głównie na dostosowaniu jego wysokości do przewidywanego wykonania na koniec roku. Plan dochodów zwiększono o 281 408 zł, a zmniejszono o 37 333 zł, co daje łączną zmianę dochodów o kwotę 244 075 zł do wysokości całego planu dochodów, czyli 36 430 584 zł i 43 grosze. Jeżeli chodzi o źródła zwiększeń, to największe będą to wpływy z lokalnych opłat. Jest to kwota 111 101 zł, w tym największy jest tu opłaty śmieciowej, co wynika głównie z wykonanej przez nas podwyżki stawek opłaty. Wpływy z podatków 99 tysięcy, wpływy z najmu lokali 17 tysięcy, zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy o 8252 zł w efekcie wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych, zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych, szkół podstawowych 15 tysięcy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tutaj zwiększenie o 14 tysięcy. Pozostałe dochody oraz kary za nieterminowe wykonanie umów 20 278 zł. Zmniejszenia dochodów dokonano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich o 1490 zł. Zwrotów za energię elektryczną zużytą na przypompowniach kwota 1323 zł. Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zmniejszenie o 26 087 zł, tutaj już do faktycznego wykonania. Wpływy z pozostałych dochodów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych o 1300 zł. I również zmniejszenie dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w związku z rozliczeniem inwestycji przebudowa dróg Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka o 7133 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki zwiększono o 214 006 zł 35 groszy, natomiast zmniejszono o 765 825 zł i 35 groszy, co daje łączne zmniejszenie o 551 819 zł do całej wysokości planu wydatków, czyli 39 885 141 zł i 43 grosze. Jeżeli chodzi o zmiany dokonane w wydatkach według poszczególnych działów, to dział transport i łączność
zmniejszono wydatki majątkowe o 43 717 zł, w tym z planu wydatków majątkowych, o którym mówi załącznik nr 3, zniesiono plan na dokumentację techniczną na przebudowę drogi w Nowym Laskowcu, Grabówce i odcinka drogi Krajewo-Korytki Grzymały. To zniesienie wynika z faktu, iż to zadanie w tym roku bieżącym nie zostało zrealizowane i zostało przeniesione do planu wydatków majątkowych na rok 2018, o czym też jeszcze będę mówić. Jeżeli chodzi o następny dział, działalność usługowa, zmniejszono wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w związku z niepełnym wykonaniem o 57 002 zł. Administracja publiczna, zwiększono wydatki na diety 13 tysięcy, opłacenie przesyłek pocztowych oraz uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 731 zł oraz na zmniejszono wydatki na promocję o 10 tysięcy. W dziale bezpieczeństwo publiczne przeniesiono kwotę 10 tysięcy z wydatków majątkowych, opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Krajowie Białym, z uwagi na to, iż to zadanie w tym roku nie zostało zrealizowane, na po 5 tysięcy na pokrycie kosztów energii oraz opłacenie umów zleceń strażaków. Jeżeli chodzi o dział oświata, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zmniejszenia planu na wynagrodzenia i pochodne łącznie na kwotę 57 500 zł. W dziale pomoc społeczna. Zwiększono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych oraz na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łącznie zwiększono plan o 3891 zł. Jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, to o 70 200 zwiększono plan wydatków na gospodarkę odpadami. Zwiększono wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia, łącznie 55 tysięcy oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup i montaż lamp solarnych. Tutaj zmniejszenie 76 624 zł. Następny dział, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zwiększono plan o 3700 na opłacenie umowy zlecenia i składek ZUS oraz na drobne remonty, jakie mają być jeszcze wykonane w świetlicy w Rekaczach i Długoborzu. Natomiast zmniejszono plan na zakupy materiałów o 70 tysięcy, na usługi 22 500 oraz wydatki majątkowe zmniejszono o 355 tysięcy, w tym zmniejszono wydatki na modernizację świetlicy w Cieciorkach. Tutaj zdjęto 294 tysiące, 6 tysięcy zostało, gdyż została opłacona aktualizacja dokumentacji projektowej. I również to zadanie z automatu przechodzi do realizacji na rok 2018, o czym już Pan Wójt wspominał. Zniesiono plan na przygotowanie działki pod plac zabaw w Grabówce, 31 tysięcy. To również zadanie przeszło na rok 2018 i kolejne zadanie, które przeszło na przyszły rok, czyli świetlica w Starych Skarbach. Tutaj zdjęto plan też 30 tysięcy. Jeżeli chodzi o kolejny dział, czyli kultura fizyczna, zmniejszono plan o 30 tysięcy na zakupy materiałów i usług. Wszystkie te zmiany dokonane zarówno w planie dochodów, jak i wydatków spowodowały zmianę deficytu budżetu i zmniejszył się on łącznie o 795 894 zł do wysokości 3 454 zł i 557 zł i został uaktualniony przez to załącznik nr 4, czyli przychody budżetu. Dokonano również zmiany zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w części normatywnej uchwały w paragrafie 7. Dostosowano do zmienionego planu wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska oraz dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
Te wszystkie zmiany, jakie mówię, przedstawiłam, one odnoszą się do zmian budżetu jeszcze na rok 2017, który z 31 grudnia i tak przestaje istnieć, bo w końcu rok 2018, ale zmiany te przekładają się na tą pierwszą uchwałę, czyli zmiany wieloletnie prognozowe. Pozwoliłam sobie omówić dwie uchwały za jednym zamachem. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pani Baczewska, potem pan wójt. Panie wójcie, Wysoka Rado, ja mam takie dwa pytania, ponieważ znowu usłyszałam dwa razy brak, które zostały przyłożone. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Dokumentacja na drogę w Grabówce, która miała być robiona w tym roku, została zrobiona tylko, przetarg został ogłoszony, tak? Rozstrzygnięty, czy nie? Nie rozstrzygnięty jeszcze. Przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty. Nie, jeszcze nie. Czyli na kolejny rok przychodzi, znów będziemy Na jakim etapie się zatrzymało, ja chciałabym wiedzieć. To jest po pierwsze. Drugie pytanie odnośnie placu pod plac zabaw w Grabówce. Trzeci rok, dalej przekładamy na kolejny rok. Chciałabym uzyskać informacje na ten temat. Dziękuję bardzo. Proszę pan minister Krajewski, proszę. Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, szanowni państwo radni, otwarcie ofert to nie jest rozstrzygnięcie przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu jest wtedy, kiedy cała procedura dojdzie do końca, także to jest w trakcie, powiedzmy, procedury. Nie potrafię powiedzieć. Już wiemy, że nie chciałbym uprzedzać, bo takie informacje publiczne na komisji powiedzieliśmy, że ceny na opracowanie tej dokumentacji są, nazwijmy to, przystępne i takie, które są możliwe do przyjęcia. Rzecz w tym, że oferty są niekompletne i oferty, już jedną, wiemy, że jedna oferta jest do odrzucenia. Zatem nie chciałbym mówić o, kiedy będzie rozstrzygnięte, no wtedy, kiedy całą procedurę zakończymy. Więc jeżeli te oferty, które zostały złożone, będą do przyjęcia, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, no to będzie podpisana umowa i będziemy wykonywać dokumentację. Ja już po tym wspominałem na komisji, że przetarg ogłosiliśmy na trzy inwestycje, ale każda w jednym postępowaniu, każda z osobna. Także jeżeli któraś oferta będzie podlegała odrzuceniu, czy z jakichś innych powodów nie będziemy mogli podpisać umowy z danym wykonawcą, a dwie pozostałe, czy jedna jest do przyjęcia, więc na tym to polega. Nie znaczy, że jedna oferta jest zła, czy oferent coś tam nie wywiązał się, że całe postępowanie jakby jest odrzucane. Nie. Jeżeli tam będzie to, co w specyfikacji określiliśmy, jeżeli wykonawca spełni, to oczywiście wybieramy taką ofertę, podpisujemy. Natomiast jeżeli chodzi o ten przygotowanie terenu pod plac zabaw, no odpowiedź jest, proszę państwa, taka, pewnie nic odkrywczego nie powiem, o czym już wiecie. Z racji tej, że jest to plac, gdzie zdecydowaliśmy na lokalizację tegoż placu zabaw, jest na działce gminnej, którą stanowi rów, dosyć poważny rów, który przebiega przez tę działkę i zbiera wody okoliczne. Więc żeby zmienić cały układ na tej działce, musieliśmy wykonać dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę, łącznie z tymi wszystkimi uzgodnieniami. I na tym etapie jesteśmy, że już mamy te pozwolenie na budowę, ale no to Pani Rado, przechodzi to na rok następny, chociażby z tej racji, że no to trzeba to wykonać, no i zapłacić rachunki, a rachunki będą do zapłacenia w roku 18. No i tyle, co mogę powiedzieć. Czy jest szansa, że zacznie to być zrobione na wiosnę, a nie zostanie znów obciągnięte na kolejne miesiące? Szansa jest już gotowa. Tak, tylko rzecz w tym, że no, ja nie mogę powiedzieć, że to będzie na wiosnę. No, marzec jest na wiosnę i kwiecień, no, prawda? Z racji tej, co jeszcze raz powtórzę, bo nie kto inny, ale pani rada doskonale wie, to jest ważny ruch, ważny ciek. Byliśmy tam któregoś dnia, kiedy były takie te opady, no to już nie jest ruch, nie jest ciek, to jest taki poważna rzeka czy strumień. Zatem tam chcemy tak zrobić, żeby, no ja no chcę odpłukać, żeby ten plac zabaw nie popłynął w pewnym momencie przy jakichś gwałtownych wodach. A to całe urządzenie jest dosyć skomplikowane, bo musimy tam położyć te rury, te przepusty, prawda? Do tych,
do tego ciągu głównego musimy podłączyć jeszcze ten ciek boczny od drogi powiatowej, studnie rewizyjne. Także to nie jest tak kwestia, że tylko rzucimy jakąś rurkę i zasypiemy ziemią i będzie dobrze. Taką metodę wybraną pan przewodniczący Leśniewski wy doskonale i państwo radni z wcześniejszej kadencji znacie temat Nagór Któw w kierunku Cieczor, gdzie też rów każdy na swój sposób sobie zrobił tak zwany kryty rów, który był wcześniej otwarty. No i były problemy, są i pewnie jeszcze długo będą z tym rowem, no bo tak to jest. Także chcemy uniknąć tego. No ja tu jestem no dobrej myśli, no jeżeli będzie taka możliwość, będziemy robili to. No najważniejsze ta infrastruktura podziemna, czyli ułożenie tych rur stabilne, żeby to później się nie rozjechało. Ja chciałam tylko właśnie podkreślić, że na plac zabaw został złożony wniosek i nas też... Ja rozumiem, że to jest tak, też to jakieś ograniczenie czasowe. Ograniczenie czasowe, tak, no bo wniosek złożony, termin do realizacji jest. Zgadza się, mam tego świadomość, że tak jest, no ale tutaj no, to są warunki takie, jakie są, no i nie wiem, czy nam się uda, powiedzmy, do marca, dlatego nie chciałbym tu deklarować, wcześniej już deklarowałem i pewne rzeczy, czy pewne sytuacje pojawiają się, które no, są poza nami, no, poza naszym... Proszę bardzo, pan wójt, potem pan Łuczewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja jeszcze tytułem wyjaśnienia do tego, co tutaj pan wójt mówił i pytała pani radna Baczewska. My staramy się do tej inwestycji, bo tak mogę to powiedzieć, podchodzić też w sposób taki gospodarski, czyli pragnę zauważyć o pewnych działaniach, które tam cały czas trwają, mianowicie przy budowie tej drogi wymieniliśmy przepusty, już przystosowując je do tego, do tej naszej dokumentacji, tak, i do nowej funkcji. No i poza tym, jak budowaliśmy drogę Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, no kilkanaście, można tak powiedzieć, ciężarówek ziemi też tam zostało nawiezione i ten rów został w jakimś tam stopniu już zasypany. No, chociażby dlatego, że za tą ziemię no, nie chcemy płacić, bo za każdą nawet ciężarówkę gliny to są pieniądze. I też no, myślę, że to tym sposobem się odbędzie, że jeżeli będziemy już położymy te rury i będziemy prowadzić no, jakieś tam prace, różne prace na terenie gminy, czy to czyszcząc, nie wiem, stawy, czy budując drogi, więc tą ziemię będziemy starali się pozyskać za darmo, żeby po prostu zasypywać no, ten rów, że tak powiem. Także to jest też jakieś takie działanie, no powiem, oszczędnościowe, o tak, ze strony tutaj gminy i te terminy, które tak jak jest złożony ten wniosek. No myślę, że wczesną wiosną tutaj, aby woda nam pozwoliła, spróbujemy ten plac zniwelować, położyć rury i przygotować pod przyszły plac zabaw. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie, bo tutaj padło jeszcze sprawa świetlicy w Długobożu i w Rykaczach. Te sprawy się ciągną już od no, jakiegoś czasu. Jeżeli chodzi o Długobóż, jest problem z grzaniem. I w tej chwili hydraulik, który będzie, że tak powiem, wykonywał te prace, no, ma za zadanie usprawnić ten system, żeby to zaczęło grzać. Bo to grzeje, ale no, jakość tego grzania jest różna. To samo dotyczy świetlicy w Rykaczach, gdzie jest też ogrzewanie kominkowe i jest ten sam problem. Po prostu zgłaszane to było wiele razy, że panie wójcie, no nie jest, pomimo palenia w tym kominku nie ma obiegu, że tak powiem, cieczy w grzejnikach i słabo one grzeją. Poza tym w Rykaczach doszedł jeszcze problem dziwny ginięcia wody. Otóż jeżeli jest główny zawór zakręcony, woda no, przez licznik po prostu nie przechodzi. Jeżeli się odkręci zawór główny, woda
leci, no oczywiście gdzieś tam po umywalkach i tak dalej, ale jest jeszcze jakieś ginięcie tej wody, nie wiadomo w którym miejscu. Gdzieś ona idzie i to są duże ilości wody. No ona jest zakręcona, ale jeżeli wynajmuje na przykład opiekunka tą świetlicę komuś, odkręca i dochodzi do sytuacji takich, ja to publicznie no, powiem, że 170 metrów sześciennych. Czy jest podłączenie jakieś? Hydraulik ma to zbadać i to trwa już od jakiegoś czasu. Byli oczywiście wcześniej, ktoś tam oglądał to i nikt tego przecieku nie może znaleźć. I teraz ten hydraulik, który będzie to robił, ma znaleźć ten przeciek, no nawet kosztem rozkucia, bo być może trzeba będzie rozkuć posadzkę. I tak najprawdopodobniej będzie. Jest po prostu gdzieś przeciek, podłączenie, ja nie wiem, no bo to bardzo duży, bo to słuchajcie, jeżeli idzie 170 tam metrów i jest na rachunku 500 zł, gdzie w tych poszczególnych innych świetlicach, gdzie jest no, różne zużycie, ale i nawet w niektórych dosyć spore, no to jest ta kwota no, mniejsza niż tu w jednym przypadku. Także chcemy to na szybko zrobić to, znaleźć ten przeciek i sprawę załatwić. I dlatego to między innymi ta zmiana w budżecie i zlecenie wykonania tych prac. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Zgłasza się pan Boczewski, proszę. Przewodniczący, Sekara, to nie zapomnę. Pani skarbnik, paragraf 8 budżetu, 95 tysięcy złotych to jest tytuł wykonania koncesji, prawda? Natomiast, nie wiem, czy to z rady odpowie na takie pytanie, bo ja nie wiem. Wydatki w kwocie 105 tysięcy na realizację zadań określonych w unijnym programie. Jak? Kilka przykładów też. Proszę bardzo, pani skarbnik. Tutaj jest cała działalność związana z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. I tutaj może pan przewodniczący więcej coś powie. Ja to mogę powiedzieć tak, że są między innymi aktualnie na chwilę obecną dzisiaj były zapłacone paczki dla dzieci ubogich. Są wyjazdy, obozy letnie, obozy zimowe były? Były. No ale nie przedstawione z działalności dobrze. I to ujęte poszczególne kwoty. Ja tak nie potrafię Państwu z głowy dzisiaj. No ja też szczegółowo. Przede wszystkim jest tak, komisja 4 czy 5 osobowa, dokładnie też nie powiem, która się. Która się zbiera na swoje posiedzenia, rozpatruje wnioski skierowania na badanie. To jest cała ta działalność. Kwota jest większa. Kwota jest większa. Kto z Państwa wie, proszę bardzo. Przepraszam bardzo, może te przyznać, żeby pan kierownik nie powiedział. Proszę bardzo. Gmina Komisja, jeżeli te pieniądze, o których my tutaj rozmawiamy, idą na działalność tak zwanej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na realizację gminnego programu, o którym ja za chwilę Państwu powiem, jako załącznik do gminnej strategii na rok 2018. Prawda. I tam będą wyszczególnione poszczególne zadania. Takie sprawozdanie będzie złożone na początku przyszłego roku za rok bieżący. Ja w tej chwili nie potrafię Państwu w kwotach powiedzieć, co ile na to poszło. Z tych pieniędzy utrzymanie komisji to jest tam bardzo mały, znikomy procent. To są śmieszne pieniądze. Na to idzie na całe działanie. Opłata za różnego rodzaju opinie biegły, sporządzane w stosunku do osób uzależnionych, na różnego rodzaju działalność taką kulturalno-oświatową, to by Państwo jeździliście, uczestniczyliście w tym wszystkim świętu gminy, te festyny rodzinne, to wszystko. To z tych pieniędzy, realizując program, było to opłacane między innymi. I to wszystko będzie ujęte w sprawozdaniu działalności gminnej komisji. Mówiąc o poszczególnych kwotach, wydatkach, także proponuję spokojnie sobie poczekać, to wszystko będzie poddane w Państwa społecznej. No przepraszam bardzo, chyba
To pytanie zadałem słusznie, bo bardzo słusznie, ale z tego nic nie wynika. Oczywiście, każdy z Państwa ma prawo się pytać i uzyskać odpowiedź. Może Państwo tu jesteście i my sobie pewne rzeczy. Ja bardzo dziękuję za takie pytania i do tego wszystkiego odpowiemy. Będziecie Państwo wiedzieli, co do wnosi. Tak, wydatki są tylko i wyłącznie z dochodów, jakie wpływają opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Tych pieniędzy nie możemy wydać na nic innego, tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota wydatków jest większa niż, tam jest 90 tysięcy, z tą końcówką wydatki są wyższe. Wydatki są wyższe z tego względu, że w roku 2016 cała kwota uzyskana nie została wydana. Dlatego wydatki są większe w roku 2017. I w 2018 jest to samo. Nie przepadaj. Dziękuję Pani Skarbnik, proszę Pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tytułem też uzupełnienia, bardzo dobrze, że te pytania padają. Tak jak tutaj Pani Skarbnik, Pan Kierownik powiedzieli, są pieniądze z tak zwanego korkowego, które muszą iść na tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. I tutaj mamy program, pan kierownik będzie zresztą to przedstawiał. Można było konsultować i że tak powiem, ten program, można zgłaszać swoje jakieś uwagi co do treści tego programu. No z tych działań tutaj to chociażby już to padło. Był na przykład organizowany w 2016 roku Dzień Dziecka w Czerwonym Borze, gdzie no festyn typowo dla dzieci, gdzie były, że tak powiem, działania profilaktyczne w kierunku, w stosunku do dzieci prowadzone na tym festynie. No, między innymi była też policja, miała swój namiot. W tamtym roku w Długoborzu ten festyn nie w Porytem Jabłoni Disco Polo, bo tam to było wiadomo podzielone, tam alkohol akurat był sprzedawany, natomiast w Długoborzu był typowo festyn rodzinny o wydźwięku profilaktycznym. I takich działań różnego rodzaju jest wiele, między innymi dzieci z rodzin, gdzie taki problem alkoholowy istnieje, bo nie ukrywajmy, na terenie gminy są takie rodziny, jeżdżą na obozy wypoczynkowe, między innymi organizowane przez parafie nasze i tutaj ksiądz się zwraca, chociażby tak jak i w tym roku, do wójta, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, żeby wytypować, ja zawsze tutaj w porozumieniu z kierownikiem, że mają to być właśnie dzieci z rodzin no, zagrożonych tym problemem i z rodzin korzystających z pomocy gminnego ośrodka. Tych działań różnego rodzaju jest wiele. W szkołach między innymi też wszelakiego typu wycieczki też dofinansowujemy. Między innymi Porytę jeździło na wycieczkę z uwagi na to, że też tamtych rodzin jest zagrożonych i dofinansowaliśmy. W czasie tej wycieczki pani dyrektor opracowała taki program specjalny właśnie, też profilaktyczny, gdzie te treści w czasie wycieczki były przekazywane. Więc ja nie chcę mówić, ale tych działań naprawdę jest bardzo dużo. My staramy się, żeby to było racjonalnie, te środki wydawane, nie na siłę. No i zgodnie oczywiście z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Radna Sała-Szynowska. Szanowni Państwo, ja jeszcze tytułem z takiego, no trochę jeszcze rozwinięcia słów Pana Wójta, ponieważ te pieniądze są 105 tysięcy, czy one są bardzo mocno związane z tym, co nam wpływa z tytułu koncesji, czy możemy jako gmina ten budżet odrobinę jeszcze zwiększyć, ponieważ od razu mówię, do czego zmierzam, ponieważ mam sygnały ze szkół, że mimo wszystko właśnie tych potrzeb w szkołach jest jednak bardzo dużo, bo mimo iż obowiązuje w Polsce, jest realizowany program 500+, to nadal są rodziny,
które wcale niekoniecznie z problemem alkoholowym, ale są rodziny, jeśli powiedzmy troje dzieci i szkoła podstawowa organizuje wyjazd dzieci na wycieczkę, wszystkie jadą razem i jest po 100 zł na przykład na jeden dzień od każdego dziecka, to rodzina na takie pieniądze nie jest w stanie sobie pozwolić. I są sygnały właśnie od szkół, że gdyby był taki fundusz właśnie utworzony w gminie, żeby właśnie wspierać takie sytuacje, bo to może, no nie wiem z czego to wynika, ale bardzo źle, jeśli się okazuje, że jakieś dziecko nie może jechać. Bo jeśli w szkole gdzieś powiedzmy 100 dzieci, 5 dzieci zostaje, to nie wiadomo jak sobie z nimi tam poradzić. I one nawet wśród dzieci są w jakiś tam sposób może i wytykane palcami, wszyscy jadą, a tutaj raptem jakaś niewielka grupka zostaje. Żeby był taki fundusz, który właśnie można byłoby w takich awaryjnych, tak? W takich awaryjnych sytuacjach, żeby można było zwrócić się do gminy, w takich mówię konkretnych, jakichś uzasadnionych sytuacjach, żeby można było jeszcze do szkół takie pieniądze skierować. Dziękuję. Proszę pana kierownika Górskiego, proszę ciszę. Wchodzimy na teren wymiany pomocy społecznej. Szanowni Państwo, pan wójt to bardzo dobrze o tym wie wszyscy. Nie ma pani radna takiej opcji. Nie znam, żeby jakieś dziecko z biedy nie pojechało. Nie ma takiej opcji. Pieniądze mamy, pomagamy. Ja to myślę, że może za dużo pomagamy, a za mało wymagamy. Tak jest. To jest dla mnie moje podsumowanie tej dyskusji. Te pieniążki to są śmieszne pieniądze, proszę Państwa. Ile wynosi Pańska w nim budżet gminy Zamów? Ile mi to? Prawie 40. Co to jest tam powiedzmy te 100 tysięcy? To jest nic. Ale te pieniądze są wydane z głową, rozsądnie i właściwie. Ja to swoim takim słowem ręczę. Tam nie ma. Poza tym mamy pieniądze z pomocy społecznej. Jeżeli komuś potrzeba, ja nie wydam decyzji odmownej. Komuś mówiłem, no to po prostu realizujemy każdą potrzebę, oczywiście potrzebę zasadną. Jeżeli do mnie, pani dyrektor, jakiejkolwiek szkoły się zwraca, z kwestii rodziny, która chce gdzieś tam jechać, pojedzie. Na pewno pojedzie. Nie ma takiej opcji, żeby nie pojechać. Też sobie trzeba jasno powiedzieć, że fundusz alkoholowy to nie są pieniądze gdyby na rozrywkę. To są pieniądze na realizację innego programu. A ten program ma niwelować skutki nadmiernego spożywania alkoholu. Te różnego rodzaju wycieczki są jak gdyby taką nagrodą dla dzieci z danej szkoły, gdzie szkoła realizuje ten program. I szkoły te programy realizują. Nie ma żadnej problemu ze współpracą z dyrektorami. To są super ludzie, super realizujący zadania. I w ramach powiedzmy takiej nagrody pojawią. I to wszystko jest właśnie zawarte w tym programie, o którym tu dzisiaj omówimy, w diagnozie, jaka jest zrobiona, prawda? Bardzo rzetelnie i skrupulatnie. Także zapewniam Państwa, że żadne dziecko z terenu gminy, które zechce pojechać, a będzie biedne, na pewno pojedzie. Na pewno pojedzie. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Czy Państwo będą mieli jeszcze głosy co do projektu uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma więcej uwag do projektu uchwały, myślę, że przejdziemy do głosowania w sprawie uchwały nr 235, łamane na 34, łamane na 17 Rady Gminy Zamów z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zamów na lata 2017-2020. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do podpunktu B. Tutaj na temat tego punktu już pani skarbnik mówiła. Czy Państwo radni będą mieli jeszcze jakieś uwagi co do projektu uchwały oczywiście? Nie widzę. Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały nr 236, łamane na 34, łamane na 17 Rady Gminy Zamów z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zamów na rok 2017. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta większością głosów. Mam wniosek o 5-minutową przerwę. W związku z tym proszę o dyscyplinę. 5 minut przerwy. Proszę Państwa, uwagę, wznawiamy obrady sesji Rady Gminy Zamów. Przechodzimy do podpunktu C. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zamów na lata 2017-2021. Ponownie proszę Pani skarbnik o zabranie głosu. Tak jak przed
razu omówię budżet na 2018 rok. Z uwagi na to, żeby znów konflikt na mnie powstał, że Państwo uchwalicie wieloletnią prognozę finansową, a nie uchwalicie budżetu, bądź dalej. Ale zakładając optymistycznie, że uchwalą Państwo budżet na 2018 rok, to tak. Projekt budżetu został złożony do pokoju Rady w ustawowym terminie i projekt budżetu zakładał dochody łącznie 34 704 tysiące, natomiast wydatki 39 726 tysięcy przy planowanym deficycie 5 022 tysiące złotych. Ponieważ od czasu, kiedy złożony został projekt budżetu do dnia dzisiejszego, w międzyczasie podpisana została umowa na dofinansowanie budowy targowicy w miejscowości Wątełki-Budźki ze wskazaniem realizacji zadania w roku 2019, ale w roku 2018 musimy przygotować dokumentację projektową, żeby w ogóle przystąpić do całej procedury przetargowej. W związku z powyższym to zadanie musi nam wejść do planu wydatków majątkowych na rok 2018. Planowana kwota na opracowanie tej dokumentacji to jest 50 tysięcy złotych. I jeżeli chodzi o najpierw wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021, to zadanie pojawia się, został w ogóle dodany załącznik o nazwie Wykaz Przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ realizacja tego zadania, budowa targowiska, rozkłada nam się na 2 lata. I tu ten załącznik pokaże nam, że w roku 2018 przeznaczamy na to zadanie 50 tysięcy złotych, natomiast w roku 2019 cała reszta z wartości kosztorysowej projektu, czyli 2 179 170 zł. To tu by nam się pojawił ten załącznik, natomiast w uchwale budżetowej, w planie wydatków majątkowych to zadanie pojawiłoby nam się w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostałej działalności. Czyli tutaj by nam weszła ta zmiana, o której mówię. 50 tysięcy na dokumentację projektową na budowę targowiska w miejscowości Wątełki-Budźki. W projekcie budżetu wprowadzony był również projekt budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Tam była wprowadzona kwota 2 milionów złotych przy założeniu uczestników projektu w ilości 104 osób. Ponieważ w międzyczasie też również już po projekcie budżetu pojawiła nam się interpretacja z Ministerstwa Finansów, że musimy odprowadzić VAT zarówno od wkładu własnego mieszkańców, jak również od dofinansowania unijnego tych 60%, bo dofinansowanie na ten projekt jest 65%, wkład własny 35%, a VAT trzeba odprowadzić od tej całości, czyli od 100%. Co całkowicie zmieniło, że tak powiem, na tak zwane zasady gry i spowodowało, że praktycznie połowa... Mamy 57 podpisanych umów. A pierwotnie było 104. Ale ta podpisana umowa to też nie wiąże jeszcze tej... Wiąże. Wiąże, bo umowy idą do Urzędu Marszałkowskiego. Tak, to już nie deklaracje, to jest umowa. A sytuacja nam się jeszcze może zmienić, ponieważ to są wartości kosztorysowe, a będziemy ogłaszać przetarg na to zadanie. Czyli to jeszcze nie wiadomo, jak w ogóle będzie wyglądało to cenowo. Ostatecznie. I te zmiany spowodowały, że z tych 2 milionów na tym zadaniu, czyli budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zostawioną kwotę 1 137 360 zł. To już jest przeliczenie do
ilości zadeklarowanych osób, no faktycznie osób, które już podpisały z nami umowę. Zmniejszenie jest również w planie dochodów z tego względu, że wkład własny mieszkańców był też uwzględniony w dochodach. One po prostu tylko teraz przeskoczyły nam z dochodów bieżących w dochody majątkowe. Z racji tego, że jest to dofinansowanie mieszkańców do realizacji inwestycji, błędnie ujęłam je w dochodach bieżących i tutaj naprawiam tą zmianę. I już ten zmniejszony dochód po przeliczeniu do tych 57 zadeklarowanych mieszkańców, on jest wprowadzony w dochodach majątkowych i stąd będzie zwiększenie 365 tysięcy. I to wszystko w dochodach powoduje nam, że ostateczne dochody budżetu to będzie kwota 34 240 000, z czego dochody bieżące 33 797 936 zł, natomiast majątkowe 442 064 zł. I z tego w dochodach majątkowych te 365 tysięcy to będą te wpłaty mieszkańców na dofinansowanie realizacji tej inwestycji odnawialnych źródeł energii. Natomiast 77 064 zł będzie to planowane do uzyskania, bo już mamy złożony wniosek o przekazanie dofinansowania zrealizowanej w roku 2017 inwestycji. Były to 3 place zabaw. Grochy Pogorzele, Krajowo Ćwikły i Bacze. I Bacze. Jeżeli chodzi natomiast o wydatki, to tak jak powiedziałam, 50 tysięcy weszło nam do planu wydatków majątkowych. Dobrze mówię. I to jest ta dokumentacja na budowę targowicy. W wydatkach bieżących, przepraszam, doszła kwota 150 tysięcy, na, o czym panowie wójtowie mówili na komisji, na scalanie gruntów. Te środki pochodzą ze zmniejszenia kwoty na tą inwestycję odnawialne źródła energii. 6 tysięcy zwiększona jeszcze do kwoty 150 tysięcy zostały wydatki na realizację programu rządowego dożywianie, gdyż tam też błędnie wstawiłam kwotę. I teraz tak, wydatki budżetu, czyli łącznie 39 milionów 120 tysięcy, bieżące 27 milionów 548 złotych 548 627 zł. Majątkowe 11 571 373. I tutaj jest odniesienie do załącznika plan wydatków majątkowych i te dwie zmiany naniesione. Na drugiej stronie załącznika będzie to zmniejszenie zadania budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz dodanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska. Te dwa zadania są w tym samym rozdziale i dziale o nazwie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Te zmiany spowodowały również zmianę w załączniku przychody budżetu w 2018 roku. Te przychody z kwoty 5 022 000 zmniejszyły się do kwoty 4 880 000. Z czego? Z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych, która faktyczna będzie znana dopiero po zamknięciu bieżącego roku budżetowego. I tutaj prognozowana ona jest na kwotę 2 884 231 zł oraz planowana pożyczka w kwocie 1 995 769 zł. Jest to pożyczka planowana na zaciągnięcie w Banku Gospodarstwa Krajowego na tak zwane wyprzedzające finansowanie wydatków realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą też mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim. Pożyczka planowana jest w wysokości planowanego do uzyskania dofinansowania. Ona zostanie zaciągnięta w roku 2018 po zrealizowaniu zadania i pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski. Urząd Marszałkowski nie przekazuje nam bezpośrednio tych środków, tylko one idą od razu na spłatę pożyczki. Czyli to byłaby tylko...
Oprocentowanie to jest minimalne 1-2%, bo to się zmienia w zależności od oprocentowania bonów skarbowych. Czyli jest to jakby taka pożyczka pomostowa. Tak. To nie jest kredyt. W zakresie dochodów i wydatków pozostałych zmian nie nanosiłam poza tym, co powiedziałam. Jeżeli chodzi w ogóle o plan wydatków majątkowych, to jak Państwo sami widzą, bardzo duża część, większa część tego załącznika, to po prostu przeniosły nam się zadania z roku 2017. Tak? Ale jest też spora część rzeczy, która tak naprawdę no, też nie jest od nas zależna, chociażby pokazuje nam kolejny przykład przetargu na sieciorki. No są rzeczy, tak, są rzeczy, które po prostu procedura przetargowa nas trzyma i przez to się realizacja rozciąga w czasie. Co jeszcze Państwo by chcieli wiedzieć o tym 18 roku? Proszę bardzo, pan radny Michałowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zapytać odnośnie tej właśnie przyszłości budowy Targowicy. Czy te 50 tysięcy, które na dokumentację przeznaczymy teraz w 18 roku, czy one nas zobowiążą do tego, żeby już od 18 i 19 ma być zakończona budowa, czy 19 i 20 już? Musi być zakończona budowa, mówię o finansowaniu. No ale ta, właśnie chodzi mi o to, czy ten wydatek na, czy te 50 tysięcy na ten projekt, to już nas, zobowiązuje do tego, że te dwa lata już od tego momentu, od 18 roku. Zobowiązuje nas już podpisana 13 grudnia umowa z urzędem marszałkowskim. Bo we wniosku były terminy. Ja bym jeszcze może dodam, bo to jest istotne. Kolejne lata, w kontekście pytania pana radnego Sławka, to może warto powiedzieć to, żeby było wszystko jasne. Być może pani skarbnik, panie wójcie, będziemy u siebie to nazewnictwo zmienić, że to nie taki zapis, że prosto na dokumentację, ponieważ budowa Targowicy jako całość inwestycji jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Czyli my nie będziemy ogłaszać jakby oddzielnego przetargu na wyłonienie wykonawcy, który zrobi dokumentację. My musimy generalnego, powiedzmy, i wtedy on już będzie tym się zajmował. Zatem te 50 tysięcy, no ale mamy świadomość, że trudno podpisać umowę z takim wykonawcą za projektu i wybuduj i dwa lata mu nic nie płacić przy inwestycji milionowej. Zatem to będzie jakby płatność pośrednia. Tak to skonstruujemy już w zapytaniu, w propozycji umowy, ponieważ to w tym formule, pani skarbnik, będziemy to realizować. Za projektu i wybuduj. Czyli my nie będziemy, my jako oddzielnie, jako gmina, jako inwestor opracowywać dokumentację, prawda, a później szukać wykonawcy. Jeden podmiot, to jest trudne. Dla nas to jest wygodniej. No i wygodniej jest również dla Urzędu Marszałkowskiego, bo jest jeden podmiot. Ale tak czy inaczej, my musieliśmy już kończąc wybrać tę formułę, ponieważ, przypomnijcie sobie Państwo, jakie problemy pojawiły się na samym wstępie, jak tylko ten temat powstał budowy Targowicy. Ani tam wymóg był taki, że plan miejscowy musi być na dany obszar uchwalony. Nie mamy tam planu miejscowego. Zatem później to wymogi zostały do konkursu zmodyfikowane, że aby móc złożyć wniosek, to tylko i wyłącznie w tej formule. Czyli my te wszystkie koszty, o których pani skarbnik mówiła, na które mamy podpisaną umowę, to są tylko i wyłącznie szacunki. To nie są kosztorysy, żeby było wszystko jasne, bo kosztorys to już jest jakieś parametry, prawda? Natomiast to nasze takie założenia, takie kalkulacje nasze wewnętrzne do projektu. Wszystko, o czym już pani skarbnik dobrze właśnie to podkreśliła, te koszty się pokażą w innym momencie, podobnie jak z fotowoltaiką. Tak? Dlatego my mówimy o kwotach bardzo przybliżonych na podstawie naszych wyliczeń, że będzie tyle i tyle powierzchni. No mamy pewne parametry. Wszystko jest przełożone na jeden hektar. To wiemy, że hektar trzeba robić polpruch. To się da pewne rzeczy z dużym prawdopodobieństwem, ale wiecie doskonale, że w wykonawstwie jeden zrobi ten metr kwadratowy polpruch.
druku za tyle, drugie za tyle. Także podkreślam to, przepraszam, że może tak długo, ale to jest nowa formuła i proszę zwrócić na to uwagę, że troszeczkę inaczej będziemy postępować w tym przypadku. Dziękuję bardzo. Proszę pan wójt. Jeżeli już jesteśmy przy budowie targowicy, to ja tak krótko może, panie przewodniczący, Wysoka Rado, temat budowy targowicy jest tematem trudnym i tutaj chcę, żebyście wszyscy państwo mieli tą świadomość, że mamy przed sobą trudne, a nawet powiem bardzo trudne zadanie z różnych względów. To, co już tutaj pan wójt powiedział, mamy hektarową działkę. Czy ta działka wystarczy? Podejrzewamy, że nie. W związku z tym trzeba będzie najprawdopodobniej dokupić jeszcze ziemi do tej działki. My na razie złożyliśmy wniosek o hektarze, ale jesteśmy świadomi tego, że trzeba będzie dokupić tam ziemi, pewnie jeszcze z hektar, w perspektywie budowy targowicy z prawdziwego zdarzenia, bo wszyscy chcemy, żeby tam przede wszystkim był handel bydłem, zwierzętami, bo to jest priorytet dla nas i o to od samego początku chodziło. Oczywiście. A w tym programie nie bardzo to się mieści. A w tym programie nie bardzo się to mieści, więc to tak będzie sposobem składanym robionym. Poza tym to są minimalne jakieś kalkulacje. Wniosek nasz, no muszę powiedzieć, był robiony na szybkiego i tych punktów dostał najmniej ze wszystkich, ale cieszymy się, że mimo, że punktów mało, dostał prawie milionowe dofinansowanie. Podpisana została umowa i w tej chwili nie ma żadnego już odwrotu. Musimy tą targowicę zbudować. Oczywiście, jakie będą koszty, to czas pokaże, z tym, że my ze swojej strony, tutaj jako władze gminy, będziemy starali się pozyskać dofinansowanie. Oprócz tego, które mamy już od marszałka, czyli prawie milion złotych, zwrócimy się do wszystkich samorządów działających na terenie powiatu o, że tak powiem, dofinansowanie tej inwestycji, bo jak państwo pamiętacie, było tyle spotkań, było deklaracji, tak, że budujemy, ci chcą, ci nie chcą. W tej chwili gmina Zamów buduje i czekamy na jasne, czytelne ruchy ze strony innych samorządów. To teraz właśnie okaże się, kto był prawdziwym prorokiem, a kto fałszywym, jak ja to mówię. Zobaczymy, teraz trzeba wyłożyć po prostu pieniądze na stół i tyle. I zrealizować te swoje wszystkie jakieś tam oferty. Ale to spokojnie będziemy rozmawiali z każdym samorządem. Oczywiście na siłę nie wyciągniemy, ale będziemy lobbować, będziemy rozmawiać z radnymi, żeby ta targowica powstała, bo ta targowica tak de facto nie będzie służyła tylko gminie Zamrów, tylko wszystkim gminom z terenu powiatu. I taki jest cel nasz. Oczywiście jeszcze, jeżeli będą możliwości, to wystąpimy też być może do Ministerstwa Rolnictwa, bo jakieś tam już też sondowanie było i cień nadziei jest na dofinansowanie. Oczywiście trzeba do tego dobrej woli politycznej i klimatu odpowiedniego, także też w tym kierunku będziemy szli. Bo to nie chodzi o to, żeby powstała, nie wiem, co tam, jakiś grajdołek, tylko targowica z prawdziwego zdarzenia, gdzie być może też w ramach budynku powstanie pomieszczenia, gdzie będziemy udostępniali je dla handlujących produktami lokalnymi, bo coraz więcej, może nasz powiat nie jest jakoś tak wyjątkowo obdarowany no, ludźmi, którzy produkują te produkty lokalne, ale coraz częściej, coraz więcej osób produkuje sery, już jakieś pojawiają się na terenie gminy, z tego co wiem, łady gdzieś tam i masło i to i tamto, więc może też jakieś pomieszczenia i w tym kierunku pójdziemy. My ze swojej strony, to co ja wczoraj powiedziałem na posiedzeniu powiatowej, tutaj połączonych powiatowych izb rolniczych, mamy tą targowicę wybudować wspólnie i dlatego nam potrzebne są opinie radnych, izby rolniczej, nie wiem, ODR-u, wszystkich instytucji, które pracują na rzecz rolnictwa. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy my tu wymyślali, tylko wspólnie zwrócili uwagę na
na to, jak ma wyglądać ta przyszła nasza targowica, żeby ona wyszła nam no, jak najlepiej, powiem tak. A jednocześnie nie jakimś wielkim kosztem, bo to, te koszty niestety no, musimy też liczyć w swoim budżecie tym, no i przyszłym, no bo wiadomo, że to jest 19 rok, więc troszeczkę mamy na to czasu, żeby ją zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana Stasiowski, bo to pani Stasiowska. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna rada. Przysługując się tu panu wójtowi, ja tak właśnie patrzymy, bo podjęliśmy już to właśnie dyskusję o tej targowicy, ale jak się okaże ogólnie państwo, że wyjdzie nam 6-7 milionów złotych, ciekawe czy sobie też to podołamy. To powiem pytanie. Szczerze, bo z początku każdy obiecuje to i to już ja tyle lat jestem, tu różne cuda były, jak to się mówi, obiecane nieraz i to nie jest sprawdzane. Zobaczymy, bo możemy też się pośliznąć na tym, bym powiedział w ten sposób, nie? Drugie pytanko moje, panie wójcie, bym prosił, bo tak słuchamy tego budżetu już i na komisji i tu. Kiedyś już się raz pytałem, tak, no bierzemy jakieś tam prawdopodobnie, tak jak pani księgowa to powiedziała, będziemy nawet pod uwagę zbranie jakiegoś tam kredytu, pożyczki, jak to obojętnie to nazwą. Jak to tam będzie, jak to się pytałem już raz, jak powiat, no z tego co wiem, będzie realizował te zadania, tych dróg. Z tego co wiem, no skąd weźmiemy środki zabezpieczyć na to. Było kiedyś rozmowa i była dyskusja i bym prosił, no bo nie widzę tych środków i naprawdę nie będzie skąd i jak to by było. No a jeśli powiat też podjął taką dyskusję do jakimi, że ustalamy no, jakieś pieniądze wkłada na wykup, na wszystko i później nie będziemy mieli na to pieniążków, no nie wiem, nie widzę tego, no bym prosił jakoś to, tego już nie mówię o tej świetlicy, co dalej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panu pani Stasiowska, panu panu wójcie. Szanowni proszę. Państwo, kolega Benedek, chcę nieco uprzedzić już moją wypowiedź, bo właśnie jak analizuję budżet na rok 2018, no to jako radna całej gminy, no być może jest to budżet najlepszy z możliwych, jaki udało się tutaj stworzyć, ale z kolei ja przede wszystkim muszę mieć na uwadze swoich radnych i jestem radną szczególnie właśnie swojego okręgu. No i akurat analizując drogi publiczne, powiatowe szczególnie, nie zauważam tutaj jednej z praktycznie jedynej inwestycji, która nie zrealizowana w 2017 roku, nie przychodzi na rok 2018. Podczas gdy wszystkie inwestycje jednak w jakiś sposób mają swój ślad na rok 2018. Droga na, ta właśnie sędziwuje krajewo, tego śladu tutaj żadnego nie ma. A tak jak tu kolega Benedykt wspomniał, wczorajsza sesja Rady Powiatu pokazała, że jednak te środki zostały zabezpieczone w budżecie powiatu, więc myślę, że bardzo takim no, nierozsądnym byłoby nie podjąć tego tematu, ponieważ nawet wczoraj obserwowałam właśnie w jakiś sposób jechał autobus, który dwa czy nawet trzy razy dziennie przejeżdża tą drogą, bo tam wtedy jeżdżą dzieci zarówno z gimnazjum, jak i dzieci dowożone do szkoły w Szerem Zakrzewie. Uwierzcie mi państwo, chociaż ta droga na pierwszy rzut oka, na tym odcinku właśnie, Sędziwuje Krajewo, nie jest jakąś drogą wyjątkowo zdewastowaną, ale ją można zakwalifikować jako drogę jednokierunkową, bo tam się nie idzie na nie minąć. To jest droga, która ma 3 metry, a pobocza są tak głęboko powyrywane. Poza tym jest zarośnięta. Ja już nieraz o tym powtarzałam, że już nie zwracam się do powiatu o usunięcie tych krzaków, ponieważ skoro było obiecywane już tyle razy, że ta droga jednak powstanie, więc powtarzałam, już niech te krzaki sobie rosną, nie będziemy tych kosztów dokładać, zrobimy to wszystko w jednym zakresie. I teraz, kiedy te krzaki rosną, zjechać na pobocze nie sposób, bo są lub gałęzie. Tu z drugiej strony wyrwy powstają, bo ten asfalt sypie się z każdym przymrozkiem. I jedzie teraz, powiedzmy, autobus z dziećmi, czy jedzie samochód po mleko. Droga, która była budowana blisko 30 lat temu, ona nawet nie przewidywała, że takie kolosy będą jeździły po tych naszych drogach. Ona była naszą radością i luksusem, jak ona powstawała. A dzisiaj, po tych 30 latach, no po prostu nie spełnia takich warunków. To nie moja wina ani mieszkańców, że ona została zakwalifikowana kiedyś jako droga powiatowa, bo być może gdyby była drogą gminną, powstałaby już dawno. Ale że skoro jest drogą powiatową, to chyba ktoś kiedyś mądrze to przewidział, że jest drogą na tyle ważną, żeby ją zakwalifikować jako drogę powiatową, a nie gminną. No i teraz to mówię, no już ja nawet nie proszę, ja błagam, zróbmy coś z tym. Niech to w końcu ruszy. No mówię, jedyna inwestycja i tak w 2017 nie powstała, no to oprócz tam tych rykacz powstał kawałek drogi powiatowej, ale w jakiś sposób ta nasza kolejka ustalona już tutaj od lat na te inwestycje powiatowe stoi. I jeśli teraz nie ruszymy z tymi drogami powiatowymi, no to strasznie się przeciąga w czasie.
czasie i naprawdę, no mówię, mieszkańcy bardzo naczekają, tym bardziej, że powiat wysłał już informacje, powiadomienia, bo droga będzie zaczynała się, no przynajmniej tak planowana, na zakręcie w Sędziwuja, gdzie tam jeszcze jest kilka gospodarstw wgrodzonych w pas drogowy i ci mieszkańcy już otrzymali informację, że mają przesunąć płoty i oni do mnie się zwracają, no to droga będzie. Dlaczego ty tu raptem masz jeszcze jakieś wątpliwości? A skoro ja nie widzę tego w dokumentacji, to ja nie mogę powiedzieć, że ona będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Budżet, to jak wszyscy doskonale wiecie, ja nie muszę tutaj tego przypominać, ale to jest, są dochody i są wydatki. I to, że no, nie mamy w wydatkach dróg powiatowych, no to po prostu, bo nie mamy na to na tej chwilę pieniędzy. I jeżeli ja mówiłem, zdecydujecie państwo o wzięciu kredytu, to na pewno no, te drogi mogą się pojawić. To jest raz. Druga sprawa, to wcale nie jest prawdą, że przeniesione zostały inwestycje na drogach gminnych na ten rok, bo ja państwu pragnę przypomnieć o tym, że dwie inwestycje, o których ja w tej chwili no, pamiętam, też nie ma ich. Między innymi droga z Brzeźnica Pstrągi, która była złożona do wojewody, do tego programu przebudowy dróg lokalnych. Program ten jest zwany popularnie schetynówką. Śladu nie ma w tym, czekamy, jesteśmy na liście rezerwowej i ona też się przeciągnie, bo dofinansowania najprawdopodobniej nie dostaniemy, znaczy cień szansy jest, ale mały cień szansy. Przynajmniej nie w pierwszym etapie. Nie w pierwszym etapie na pewno. Jest to uzależnione od tego, ile pieniędzy przeznaczy pani premier, pan premier już w tej chwili, przepraszam, bo była zmiana, na województwo podlaskie. I więc tej drogi też de facto nie ma. Jeżeli nie dostaniemy, ona przejdzie na kolejne lata. A to ja przypominam, że jest dokumentacja, jest, że tak powiem, jesteśmy w trakcie zapłaty za przejęte grunty. Kolejna droga, gdzie jest dokumentacja i śledzie leży. Dlaczego tak się dzieje? No o tym mówiliśmy już na komisjach. Ceny inwestycji drogowych poszły w górę. Nawet do 50%. I to, co nam się udało w 16 czy tam w 15, to byśmy teraz zrobili dwa razy tyle, a tak robimy dwa razy mniej, powiedzmy. I to jest jedna z takich głównych przyczyn. Jeżeli państwo uznacie, że te inwestycje mają się pojawić i które ewentualnie, czy te drogi gminne, czy jakaś droga powiatowa, no to recepta jest prosta. Albo rezygnujemy z którejś z inwestycji, przesuwamy środki i trzeba powiedzieć, z której, to jasno, albo bierzemy kredyt, no, nie wiem, 1 000 000 zł, 2 000 000, 3 w zależności i wskazujemy, że ten kredyt jest przeznaczony na drogi, powiedzmy, czy gminne, czy powiatowe, czy no, nie wiem, jakieś inne tam inwestycje. Taka jest droga. Tu ja nie jestem cudotwórcą, ani pani skarbnik, ani tu gmina, że czarodziejską różdżką nagle sprawimy, że te pieniądze po prostu nam się pojawią. Mówmy realistycznie, w sposób jakiś realny o tym i tak to wygląda. No cóż ja mogę więcej powiedzieć. Ja też bym chciał, żeby i powiatowe te drogi, jakaś jedna, przynajmniej tak jak mówiliśmy, żeby przynajmniej jedna droga powiatowa weszła do budżetu. W tej chwili z tych inwestycji powiatowych jest chodnik w Czyciołkach. No to zaplanowany, no tam kwota nie jest duża i też miało to być w szerszym zakresie robione, okazuje się, że będzie w węższym, no ale my, że tak powiem, to nie od nas zależy, tylko od powiatu. My powiat tak ustalił, że to ma być w takiej formie, no i ta kwota też została tam zmniejszona, ale te procenty, które zadeklarowaliśmy, będą zachowane. No tak to wygląda. No, być może w ciągu roku coś się pojawi. Ja nie mówię, że nie.
I wtedy będziemy starali się korygować no ten budżet. Ja nie wiem, czy w budżecie powiatu, bo trudno jest mi powiedzieć, czy oni mają te pieniądze de facto, musielibyśmy zobaczyć, przeznaczone na tę drogę. Czy one już są w budżecie? Bo takie rzucanie pism takimi jakimiś pismami, to jest tylko pismo, tylko kwestia sprawdzenia, czy faktycznie te środki są w budżecie powiatu. Bo budżet powiatu został już zatwierdzony, więc no, trudno mi powiedzieć. Jeżeli są, to będziemy robili no przynajmniej jakieś działania, żeby, no, mówię tu o środkach finansowych, żeby no jedną drogę zrobić. No. A ja przypominam, że tych dróg to jest nowy Skarżyn, stary Skarżyn, nowy Skarżyn, jedna, przez Dziecko, Mroczki, granica województwa druga i tu ta trzecia, jako trzecia, a pierwsza w kolejności. Proszę? Nie, ale to mówimy o tych, które, na które jest jakaś dokumentacja, które już weszły. Natomiast tak w ogóle tych dróg do remontu to jest, tak jak tutaj Państwo mi podpowiadacie, z 8. Bo jest Bacze, pismo jest i tak dalej. No wszystkiego nie da się na raz zrobić. No to jest, trzeba to sobie powiedzieć, trzeba stopniowo to w jakiś sposób realizować, tylko też wybór, czy ważniejsza jest nasza droga gminna, czy ważniejsze są powiatowe, żebyśmy no. Trzech powiatowych na pewno na tę chwilę nie ma o czym nawet mówić. No, żeby, zresztą powiat też tutaj, ja mogę to pismo już czytałem na komisji, mogę to przedstawić. To też były ustalenia z powiatem, że my dajemy tam 53%. Tutaj z tego pisma wynika, że powiat wcale do tych ustaleń się tutaj nie dostosowuje, dlatego że na te dwie drogi, ja może to przedstawię, wynika z tego, że powiat ma milion przykładowo, a gmina musi dołożyć 2,5 miliona. Czyli czy są zachowane te proporcje 53%? Nie są. Czyli też to nie jest, że tak powiem, zgodne z naszymi ustaleniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze zabranie głosu. Jeżeli nie ma uwag, jesteśmy w punkcie, gdzie podjęcie tej uchwały ma duży wpływ na drugą uchwałę. Nie wiem, czy pani skarbnik troszkę wypowiedziała na ten temat i tutaj jeżeli... w przerwie były głosy, żeby może na najbliższą sesję, która będzie już za tydzień, jakoś przenieść to głosowanie, czy jak to to może Państwo kawy się wypowiem. Tylko teraz tak, jeżeli mielibyśmy przenieść te uchwały na najbliższą sesję, która by była, tak, pod koniec grudnia, to za tydzień praktycznie. No. Co Państwo by chcieli zmienić w tym budżecie? To jest chyba motywacja do przeniesienia. No ja wiem, że wszystko, bo każdy chciałby zobaczyć swoją inwestycję. Tylko też Państwo musicie wziąć pod uwagę to, tak jak już Panowie Wójtowie tutaj mówili, w jakim zakresie idą przetargi drogowe, tak? To nie było tak, tak jak w roku 15, 14 i o wiele wcześniej, że wartość kosztorysowa to praktycznie w przetargu ona o połowę zmniejszała. Teraz idziemy w zupełnie odwrotną stronę. Dlatego te środki po prostu... I nie będzie Pani... Kolejny przykład mamy modernizację. Remont, modernizacji, no jak to zwał, piwnicy w Cieciorkach, tak? Gdzie mamy zabezpieczone w budżecie 1 300 000. I tak jak Pan Wójt powiedział, w drugim przetargu 1 700 000. To są rzeczy, które naprawdę wstrzymują nam realizację zadań. Jeżeli mamy ogłaszać kolejny, po raz trzeci przetarg, to jest procedura przetargowa, to jest jakiś czas, to jest odkładanie realizacji, dokładnie, zadania dalej, ale 1 300 000 mamy zablokowane w budżecie, tak? Dopóki nie, mówię, albo się nie rozstrzygnie, albo kolejny, albo rezygnacja, albo jeszcze w ogóle zmniejszenie z zakresu. Bo to nie jest, tak jak też tutaj żeśmy w przerwie rozmawiali, zwykły remont to jest wejście i pomalowanie sobie wałeczkiem czy pędzelkiem ściany. Ale tutaj wchodzą już elementy przebudowy, dobudowy, przepraszam. Wręcz rozbudowy. I tutaj procedury przetargowej niestety, ale nie możemy pominąć. Trzyma nas ustawa prawa zamówień publicznych. Kwestia też, o której tutaj pani Iwona Wiernicka wspominała. Mamy złożony też wniosek, to też jeszcze nie wiadomo, odnośnie tego drugiego etapu realizacji w Ładach Polnych, czyli to całe zagospodarowanie terenu wokół budynku.
mamy złożony wniosek, mamy zabezpieczone środki, ale też na pewno też nic nie wiemy, czy to dofinansowanie dostaniemy, czy nie dostaniemy. Jak dostaniemy, to w jakim zakresie, tak? Dalej, to tak samo jak dostaniemy dofinansowanie. Podpisana umowa wskazuje, że dofinansowanie jest już wartością stałą, ono się już nie zmieni. Ale procedura przetargowa też może nam pokazać, że pójdzie w górę i wtedy już jesteśmy zobowiązani dołożyć swoje własne środki. Ponieważ budżet, jeżeli jeszcze mogę Pani powiedzieć, ponieważ budżet, on nie jest wartością stałą, tak? Przecież ja mieszam w tym budżecie praktycznie na każdej sesji. Każdy kolejny przetarg pokazuje, że środki, które mamy zabezpieczone, to są środki przecież planowane, tak? Dopiero faktyczny przetarg, faktyczne otwarcie ofert nam pokazuje, czy tych środków nam wystarczy, czy nie wystarczy. Jeżeli nam wystarczy, to zaraz robimy zmianę i tam, gdzie nam zostaje nawet trochę, to przerzucamy na następne zadanie, tak? Żeby nie wstrzymywało realizacji. Ale czy to są drogi, czy to są budynki, świetlice, czy cokolwiek, każdy przetarg nam pokazuje, że no niestety, ale tych zaplanowanych środków nam brakuje. A jak nie są osiągnięte? Ale jeżeli nawet, jeżeli mogę jeszcze... Proszę bardzo. Jeżeli mogę jeszcze. Czy nie możemy uchwalić tego budżetu w takim stanie, w jakim on jest? Przecież w każdej chwili możemy zmieniać. Czy dodawać, ale jeżeli dodawać, to pokazywać. Jeżeli nawet, słuchajcie Państwo, bo jeżeli nawet byłaby decyzja o wprowadzeniu no, drogi, która faktycznie z roku 17, czyli droga powiatowa w Sędziwujach, ona wypadła nam z realizacji i środki przeszły, oczywiście one nie przeszły w tą nadwyżkę, tylko one przeszły w tą działkę, tak, którą jeszcze w tym roku mamy zakupić za te 910 tysięcy. I jeżeli nawet wprowadzilibyśmy tak tą dotację dla powiatu w tej kwocie 600 tysięcy, tak? Tak jak ona była w roku 17, pokazalibyśmy, że ten zwiększony deficyt pokryty by został kredytem, ale to wcale nie oznacza, ten kredyt mamy jeszcze na razie na etapie planu, tak? Bo to wcale nie oznacza, że kolejne pozycje z planu wydatków majątkowych, one też da nam się radę, mamy takie plany, ale plan nie zawsze zostaje zrealizowany. I wcale nie wyszłoby tak, że ten kredyt musielibyśmy wziąć. Ale na etapie planu ja go musiałabym pokazać. Czymś trzeba to zapewnić. Bo ja nie mogę wprowadzić czegoś że i nie wskazać źródła pokrycia, bo obowiązuje zasada finansowania budżetu. A czy są jakieś koszty takiego projektu kredytu? Czy to już wiąże się z jakimiś kosztami? To trzeba by było, nie, ja musiałabym się po prostu zorientować, jaka w ogóle jest teraz wysokość oprocentowania kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego. Bo tu w temacie nie jestem z racji tego, że po prostu gmina Zambrów nie ma kredytu. Jeśli można do tego, co pani skarbnik powiedziała, zanim pan wójt zabierze głos. To, że inwestycje drogowe bardzo podrożały, to jest fakt, ale nikt nam nie gwarantuje, że one stanieją. Słuchajcie Państwo, nie. Tendencja w gospodarce jest wyraźna. Jest coraz mniej firmy za granicą robią inwestycje i generalnie jest tak, że my w 2016 mamy minus 600, a może być w 17-18 2. Nie, to nie wyruszone. Tak, nie znaczy, że my odłożymy, to my coś, jakieś inwestycje odłożymy, to my zaoszczędzimy, tylko możemy zapłacić jeszcze więcej. Był czas dobry, początek kadencji, ja mówiłem o tym, żeby więcej robić i nawet wtedy kredyt wziąć, żeby długi więcej zrobić i wtedy trzeba było. No teraz no, nie mamy wyjścia, słuchajcie, musimy no, coś robić, bo będzie drożej. Nie ma ludzi do pracy. Firmy coraz bardziej zwiększają swoje marże, narzuty, bo też coraz więcej pracowników muszą płacić. Ja jeszcze bym chciał powiedzieć co do remontu sal. Sąsiednie gminy robią coś takiego, że część inwestycji robią z ręki. Dzielą inwestycje na kilka kosztorysów i ten pomaluje, ten wymieni dach. No jeżeli kwestia dobudowy, no to dobra, no to musi być już troszkę inaczej, bo tam jest prawo budowlane wchodzi, pozwolenie na budowę musi być, ale jeżeli takie inwestycje remontowe, można to podzielić i robić z ręki, naprawdę wychodzi tak. Jest trochę tych firm, takich na rynku, które bez przetargu zrobią taniej. Słuchajcie Państwo, zasada jest jedna, jak już przedsiębiorca się dowiaduje, że urząd ma
dotację dostać, to cena od razu idzie stosownie do tego dużo w górę. Jeden drugiemu nie wchodzi w kompetencje, oni się dogadali, ty nie startuj tu, ja to tobie tam gdzieś nie startuję i ta cena jest wysoka. To jest ogólnie powszechna tendencja, także jeżeli nie zrobimy teraz, nie ma gwarancji, że zrobimy to taniej za dwa lata. Także mamy od tyle. Proszę pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no ja powiem w ten sposób, że no prosiłbym tutaj Wysoką Radę, żebyśmy dzisiaj przegłosowali ten budżet, bo takie odkładanie to nam naprawdę niewiele chyba da, bo to czy to się przeciągnie powiedzmy pół miesiąca w to, czy w tamto, to my dużo więcej tu wiedzieć nie będziemy. Natomiast pozwoli to nam, że tak powiem, no prowadzić pewne inwestycje, bo mamy uchwalony budżet i no, dokumentacyjnie możemy ogłaszać i tak dalej zapytania, przetargi. To jest raz. Druga sprawa, no ten budżet oczywiście, że nie jest idealny, to ja to publicznie powiem, aczkolwiek można go powiedzieć, że no, jest proinwestycyjny, ponieważ około 30% całości budżetu stanowią wydatki majątkowe. To jest, myślę, że to jest dosyć dobry wskaźnik. Co do tutaj dochodów i wydatków, no to mówię, tak jak pani skarbnik powiedziała, część tego deficytu zapełnimy nadwyżką z lat ubiegłych. Jaka ta nadwyżka będzie? Bo też to też na tę chwilę do końca nie wiadomo, bo no, mamy w planie zakup działki. Ale czy my ją kupimy? Ja gwarancji stuprocentowej nie dam, bo powiedzmy są pewne ustalenia, mamy pieniądze zagwarantowane w budżecie, jest zgoda rady, jest porozumienie z właścicielem tej działki, wstępne jakieś, protokół uzgodnień dzisiaj albo jutro podpiszemy, bo ja mówiłem na komisji, że na tej działce był budynek i musiał być, no musiał zostać zdjęty z ewidencji, bo tego budynku de facto nie ma, ale czy my tą działkę kupimy, to ja będę wiedział, jak podpiszę akt notarialny i będę właścicielem, a tak to w każdej chwili no, właściciel może się wycofać i 910 tysięcy spłynie, pozostanie, no, no tak, taka jest prawda. I tak tu wiele jest w tym budżecie takich niewiadomych. Tak jak powiedzieliśmy, część tych zadań przechodzi z roku ubiegłego i są to sztywne wydatki, czyli tak jak mamy dwie umowy tutaj podpisane na budowę dróg już, Szeligi, Leśnica i Nagórki Jabłoń, te inwestycje po prostu muszą być zrealizowane, bo są podpisane umowy. Czy mogliśmy robić wcześniej więcej? No, nie mnie to oceniać, może tak, ale uważam, że tych dróg kilka nam się udało wybudować i też powiatowych. Ja tylko przypomnę, że jak tylko przyszedłem, zostałem wójtem, to z powiatem wspólnie Goski, Pełki tutaj, Goski duże, tą drogę nam się udało zrobić. Ale jakie było dofinansowanie gminy, też trzeba wziąć pod uwagę, ile procent było. 70%. Ale zaznaczam, panie wójcie, że to było wcześniejszego budżetu. Tak, nie wszystko się zgadza. Tak, ale pieniądze musiały iść gdzieś tam. Jakby nie poszły, to by przeszły z nadwyżkę. No wiadomo. W każdym bądź... Nadwyżka jaka. Nie, ale to dobrze, że ta droga została zbudowana, bo jest w dobrym standardzie, ludzie są zadowoleni i jest dobrze. Udało nam się zrobić drogę powiatową Bugobusz. Też fajnie to wstrzeliliśmy się, powiat dostał dofinansowanie, czyli pewne rzeczy się udało wspólnie zrobić, no pewnie można było więcej. Z tym, że no, te pieniądze, jeżeli coś tam, to one, staraliśmy się je wykorzystywać i tak, żeby ta nadwyżka budżetowa była jak najmniejsza. Co jeszcze, proszę państwa? Projekt ten zawiera przynajmniej część, ja nie mówię, że wszystkie, bo wszystkich oczywiście się nie da, ale część postulatów, które spłynęły z jednostek organizacyjnych, postulatów państwa radnych, postulatów sołtysów, organizacji wszelkiego typu i stowarzyszeń, bo to tak ten budżet jest tworzony.
Staramy się to, co jest możliwe, wprowadzać do tego budżetu. Oczywiście wszystkiego się na pewno nie da, bo mówię, budżet nie jest z gumy. Jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu budżetu. Jest to pozytywna opinia. No i cóż, żeby nie przedłużać, wnioskuję, żebyście Państwo przyjęli dzisiaj ten budżet, bo mówię, czy za tydzień, czy za pół miesiąca, to my więcej, dużo więcej nie będziemy wiedzieli. Może troszeczkę tak w pewnych segmentach, ale dużo więcej na pewno nie będziemy wiedzieli. Dziękuję. Czy ja może jeszcze tylko dopowiem, że w ogóle procedura uchwalenia budżetu. Jeżeli Państwo zdecydują, że nie uchwalamy budżetu dzisiaj, zgodnie z ustawą o finansach publicznych mamy czas do końca stycznia. Ale jeżeli do końca stycznia Rada nie uchwali budżetu, to budżet zostanie uchwalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, ale tylko i wyłącznie w zakresie dochodów i wydatków bieżących, czyli inwestycji. Nawet jeżeli Państwo dzisiaj tego budżetu nie uchwalą, do końca stycznia my jako urząd pracujemy, bazujemy na projekcie, tak? Czyli nam to tak naprawdę de facto pracę nie wstrzymuje, no bo nie może, tak? Także sytuacja tak wygląda. Jeżeli mamy przełożyć czy za tydzień, czy w styczniu, to od razu moje pytanie, w jakim zakresie ten budżet ma być zmieniony? No bo jeżeli mamy go przełożyć, nie wiem, na za tydzień czy w styczniu. Już nie będzie czas na komisję. Bez zmiany to ja nie widzę sensu ani celu. A w każdym, mówię, zaraz w styczniu na pewno będziemy mieli sesję i jak tylko pojawi się jakakolwiek możliwość czy zmiana w zakresie wzięcia kredytu, to przecież w każdej chwili tą zmianę można wprowadzić i ją nanieść. Dziękuję bardzo. Skarbnik, proszę, pan radny Krajewski, potem pan radny Nikołowski. Panie przewodniczący, ja uważam, że przyjąć to dzisiaj, a poprawki tak zawsze jest. Nie ma co głowy łamać na to. Co kto zechce na temat drogi, czy mostu, czy czegoś później tam idzie to uregulować. A jeszcze wrócę do tego. Sytuacja jaka powstała. Sytuacja powstała dlatego, że tych dróg przybywa i te drogi nie są 30, tam 50-letnie, tylko są 15, 20-letnie najczęściej. To powstało dlatego, żeśmy podjęli decyzję, żeby rolnikom płacić za glebę. I dziś każdy chętny, bo weźmie pieniądze i jeszcze asfalt ma. A swego czasu, jak jeszcze rolnicy dopłacali, zastępca wójta pamięta, 15 czy 20%, to tych wiosek mało było chętnych, żeby dopłacić. A później, jak powstało to zrobić, to robimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michałowski, pan Poczesny. Jeszcze chwilę, panie przewodniczący. Skoro mamy jakieś, prawda, niejasności, czy jakieś wątpliwości co do tego projektu budżetu, a głównie z tego, co wiem, to chodzi o te drogi powiatowe, to skoro sięgamy już po jakieś tam, powiedzmy, około 2 milionów kredytów, to sięgnijmy po więcej i zróbmy, wstawmy jeszcze tą drogę powiatową do Sędziwu i tam, powiedzmy, do Świkieł, czy to, żeby już przynajmniej jakaś jedna droga była powiatowa zrobiona, żeby to jakoś ruszyło. Dziękuję. Pan Woczewski, potem pani Wielga, powoli. Szanowni Państwo, ja bardzo krótko. Oczywiście popieram to zdanie kolegi. Należy dzisiaj przyjąć ten budżet. Byłem 12 lat radnym powiatu przez 3 kadencje. Tam co sesja to była zmiana w budżecie. Nie ma żadnych akurat władze gminy będą miały na same święta rozwiązane ręce, że budżet jest uchwalony. Dziękuję bardzo. Proszę pani Wielga. Panie Wójcie, Wysoka Rado, ja jestem też za przyjęciem takiego budżetu. Jak już to przedmówcy mówili, mamy możliwość na każdej sesji dyskutować też nad zmianami w budżecie, nad zmianami w wieloletniej prognozie. Jestem też za budową dróg, tylko na litość boską. Nie bierzmy kredytu, żeby budować obce drogi. Bierzmy kredyt, żeby budować drogi gminne. Dziękuję bardzo. Myślę, że proszę o uwagę. Wszystkie drogi są na terenie naszej gminy. No tak jest. To tak, taka jest sprawa. Ja mam pytanie do pana sekretarza, czy każdy radny może zgłaszać zmiany do budżetu w trakcie trwania roku budżetowego? Proszę bardzo. Proszę, ciszej, ciszej. Panie przewodniczący, każdy może zgłaszać, ale musi podać źródło pokrycia kosztów wydatków.
Dziękuję bardzo. W dowolnym czasie zmiany do załącznika inwestycyjnego rozumiem, tylko podam źródło, tak? Tak jest. Wydatek. Czy jeszcze jakieś pytanie z Państwa? Podam źródło, bo to tylko bank zostanie. Nie. Komu zabrać? Ja myślę, że potrzebna uwaga jest kolegi Mikołowskiego, z którym tak ten kredyt nie musimy brać, bo i tak no właśnie o to chodzi, tylko taka deklaracja. I no jakby to było ustawione, to źle by to nie było. Proszę bardzo, pan mówi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak wcześniej powiedziałem, prośba tutaj moja, żebyśmy dzisiaj zatwierdzili ten budżet, natomiast co do wzięcia kredytu, będzie komisja, w każdym czasie możemy ten kredyt wziąć. Ustalimy, na jaką drogę powiatową powiedzmy, czy na dwie powiatowe drogi, w jakim zakresie ten kredyt mamy wziąć i tyle. Zastanówmy się po prostu na spokojnie przez teraz ten najbliższy czas, która to ma być droga, czy dwie drogi i kredyt możemy w ciągu roku zawsze wziąć. Przede wszystkim zamknijmy stary rok, 17. Zobaczmy, jaka faktycznie zostaje nam nadwyżka. Bo teraz, tak jak pan wójt powiedział, no kwestia działki, która wisi pod znakiem zapytania, to jest 910 tysięcy. Proszę pani zastępca, pani Zielonowicz i potem pan Leśniewski. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że jeżeli już mamy ten kredyt w jakiś sposób planowy, żeby go wziąć, to załóżmy sobie, że ten kredyt będzie wyłącznie na drogi. Nie będzie to na świetlice żadne, ani też na inne zachcianki mieszkańców, takich zbędnych, które mogą poczekać. I bardzo mi prosiła o uwzględnienie tego, że najważniejsze są drogi. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo, proszę pan, jak się ma, to będzie. Proszę ciszę. Proszę ciszę. Panie Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja też uważam, że powinniśmy przyjąć budżet w formie proponowanej, przedłożonej Radzie Gminy. Natomiast należy szukać pieniędzy, nazwijmy to, właśnie na ten odcinek, o którym mówiła radna Sasinowska. Ja gdzieś tam 3-4 miesiące temu było mi dane przejechać się tą drogą. Także uwierzcie mi Państwo, jeżeli nie wiecie, jaki jest stan tej drogi, to stan tej drogi jest okropny, szczególnie od Krajewa Borowego do miejscowości Krajewo-Ćwiku. Tam to już jest na elementy pierwsze rozłożone, prawda? Natomiast no, byłbym też skłonny przychylić się do propozycji wójta, żebyśmy te sprawy rozpatrzyli w sposób bardzo spokojny, bo może, Szanowni Państwo, rzeczywiście należałoby się zastanowić chociażby nad celowością zakupu tej działki, skoro i tak wiadomo, że w 2018 roku tego przedszkola czy nowego urzędu gminy nie będziemy budowali, także no, powiedzmy około 1 000 000 złotych też znalazłoby się i jeżeli już to celem tej celowe byłoby przeznaczenie właśnie na tą drogę. Natomiast musimy sobie też zdawać sprawę z jednej rzeczy, że jest to droga powiatowa i wspólnie musielibyśmy realizować tę drogę z powiatem, a to proste nie będzie, bo jeżeli Państwo się orientujecie, powiat ma inne cele. Celem jest budowa dróg na gminie Szumowo i bodajże na gminie Rudy. Na gminę Szumowo powiat prawdopodobnie ma już zapewnione 3 miliony dotacji. Nie wiem, czy z marszałkowskiego urzędu, czy od wojewody, prawda, i gmina Szumowo partycypuje. Także no, będzie to zadanie trudne, ale mówię, musimy mieć to świadomość i chęć działania, żeby prawda, no, naszym mieszkańcom ułatwiać podróżowanie po tej naszej gminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Państwo mieli jakieś uwagi, jakieś głosy w sprawie? Co ostatecznie? A pani Sasinowska, jak decyzja? No bo to o panią tak. Chodzi, jakby, znaczy nie o panią, tak, tylko o panią okres, no. Tak, każdy chce właśnie, jak ja tak słucham, to takie trochę jest przepychanki. Tutaj, żeby nie robić na świetlicę, dobrze, że ją masz. I będziemy tak przerzucać tą piłeczkę, jak ten gorący kartofel. Każdy wiadomo, że nie chce, żeby jego inwestycje zostały w jakiś sposób odłożone czy pominięte. I nie chciałabym, żeby moja droga, czy moja droga w cudzysłowie oczywiście, powstawała kosztem jakiejkolwiek inwestycji. Choć może niektóre inwestycje gdzieś tam w głębi duszy są dla mnie jakimś sposobem do dyskusji, ale nie będę tego wypowiadała głośno, ponieważ nie chcę tutaj absolutnie w żaden sposób
wchodzić w czyjś teren i twierdzić, że to, co dla mnie to ważniejsze, a to, co dla kogoś to mniej ważne. Ja chcę, żebyśmy, i właśnie chyba też będę się bardzo mocno opowiadała za tym kredytem, jeśli miałoby się tak wydarzyć, rzeczywiście w trakcie budżetu, w trakcie roku, środki budżetowe się po prostu znajdą, bo one cały czas podnoszone są i może ten kredyt w ogóle nie będzie brany pod uwagę, ale jeśli one będzie tutaj ten ślad w budżecie, że ta droga jednak ma jakieś tam pieniądze przeznaczone dla powiatów, to oni też, tak samo jak i władze gminy, tak samo i władze powiatu, skoro wiosnę, czy tam powiedzmy od razu w styczniu, ogłaszają przetarg i być może uda się to wspólnymi środkami zrealizować. Bo mówię, ta kolejka naszych dróg powiatowych stoi, została zablokowana, a one wcale nie są cudze. Ja się nie szkodzę z koleżanką i one, że to nie są nasze drogi, a czyje one są? A kto? To znaczy co? My nie powinniśmy po nich jeździć, bo one nie są nasze. To jest dziwne i śmieszne podział na drogi powiatowe i gminne, bo to są... Na jednej drodze jeszcze. Na jednej drodze. I zobaczcie, ile jest później takich głupich sytuacji, które dla nas, którzy tutaj już jesteśmy z tym w jakiś sposób zaznajomieni, to już nie budzą takiego nawet zdenerwowania. Zobaczcie, co się dzieje w trakcie odśnieżania. Jeśli przez całą drogę, powiedzmy, powiatową idzie ciągnik po to, żeby kawałek drogi gminnej odśnieżyć. I ludzie nie rozumieją tego, że to jest taka droga czy taka. Ludzie rozumieją, że skoro jedziesz z tym spychem, to od początku do końca ten śnieg rozgarnij i tyle. A władze tam są od tego, żeby się jakoś dogadać i te pieniądze podzielić. Ale z drugiej strony jest tyle kontrowersji, przepisów, problemów, że nie da się tego rozwiązać na zdrowy rozum. Więc no mówię, naprawdę, ludzie, jeszcze raz powtarzam, nie rozumieją tego i po prostu, że drogi są gminne i powiatowe, one są po prostu nasze i tyle, bo one dotyczą szczególnie naszych mieszkańców. Tą drogą nie będzie jeździł, czy pan starosta, czy tam burmistrz, owszem, no jeśli taka wyjdzie konieczność, czemu nie, ale to przede wszystkim jest dla naszych mieszkańców, no. I mówię, jeśli budujemy drogi w wysokim standardzie, bo są drogami gminnymi, to dlaczego nie współfinansować dróg powiatowych? Przecież to są tak samo nasze drogi. Tylko dlatego, że zapisane jako powiatowe, no to wręcz chyba należałoby dbać. No to w takim razie zlikwidujmy powiaty, to może zgadzam, tego należało. Wszystkie drogi w gminie są nasze. Nasze, oczywiście, że tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi, głosy, czy przechodzimy do głosowania? Nie widzę uwag, przechodzimy do głosowania. Do pierwszej uchwały, która jest bezpośrednio związana z tą drugą uchwałą i do uchwały najpierw numer 237/34/17 Rady Gminy Zamość dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu finansowego na lata 2018-2021. Kto z Państwa jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnej uchwały, do podpunktu D. Uchwała nr 34/17 Rady Gminy Zambrów dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zambrów na rok 2018. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Proszę pana wójta, zabrałem głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj ze swojej strony dziękuję państwu za podjęcie tej ważnej uchwały, która będzie decydowała o działaniu, działalności naszej gminy w roku 2018. Natomiast tak jak tutaj mówiliśmy, jest dużo różnego rodzaju niejasności, ale myślę, że wspólnie uda nam się je rozwiązać, do czego zachęcam Państwa radnych, żebyśmy dyskutowali na komisjach i podejmowali jak najlepsze decyzje, które będą służyły naszym mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Witowi. No, tak jak pan mówił, powiedział, no, ta uchwała jest najważniejsza. No, środki są ograniczone. Żeby gdzieś zrobić, to gdzieś trzeba nie zrobić. Dlatego to też te emocje, każdy chce mieć u siebie te inwestycje, bo jednak bliższe poszuka ciało, jak i ta marynarka. Dlatego też te emocje tutaj są i dlatego rozmawiamy i chcemy, żeby to wszystko było jak najlepiej, żeby wyszło dobrze dla mieszkańców. Także
przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. A, mam wniosek o 5-minutową przerwę. Proszę dyscyplinę. Wznawiamy obrady 34. sesji Rady Gminy i przechodzimy do punktu zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego. Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. Ponieważ Ministerstwo Rozwoju razem z Krajową Izbą Rozliczeniową uruchomiło program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, gmina Zambrów przystąpiła do udziału w wymienionym programie, to jesteśmy zobowiązani, zdecydowani do podjęcia uchwały w sprawie zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu gminy Zambrów za pomocą innego instrumentu płatniczego. My taką uchwałę mieliśmy już podjętą 31 sierpnia bieżącego roku, z tym, że zakradł nam się mały błąd, gdyż w tytule było podatków i opłat lokalnych, natomiast w samej już treści umknęły nam opłaty. I właściwy zapis teraz jest, że wprowadza się możliwość zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Zambrów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, w szczególności za pomocą karty płatniczej, telefonu komórkowego z kodami BLIN. Nie wiem. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy Państwo radni odobrili uwagi co do projektu uchwały, czy pytania jakieś do Pani Skarbnik może? Nie widzę. Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Wszystko jest jasne. W sprawie podjęcia uchwały nr 239, łamane na 34, łamane na 17, dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu gminy Zambrów za pomocą innego instrumentu płatniczego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Również nie chcę stwierdzić, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego, do punktu D. Zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2025. Proszę pana kierownika Górskiego o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Integralną częścią gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2015 jest gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Tego typu program uchwalany jest rokrocznie i stanowi on załącznik do strategii. Przygotowaliśmy program, który będzie od nas obowiązywał w 2018 roku. Pozwolicie Państwo, że ja tak w skrócie, bo tutaj już takie naciski są na mnie, żeby szybko, postaram się jak najszybciej. W każdym razie, gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii rok 2018 określa strategię gminy Zambrów w zakresie zintegrowanego systemu profilaktycznego, interwencyjnego i naprawczego wobec niekorzystnych zjawisk związanych z używaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie. Sposoby realizacji zadań zawartych w programie dostosowane są do lokalnych potrzeb oraz możliwości prowadzenia przez swoich działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne oraz osobowe. Podstawę do opracowania gminnego programu stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu uczciwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz diagnoza problemu alkoholowego i narkotykowego występująca na terenie gminy Zambrów plus rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Program uwzględnia także cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 z uwzględnieniem zapewnienia dostępności zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego określoną w artykule 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku 13 lutego 2006 roku. I tam są określone kierunki podejmowania działań, wskazujące podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz źródła finansowania. Tak więc zadanie gminy wynikające z artykułu 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Ale to będzie jedno z tych zadań, na które pieniądze będą bezmyślne,
udzielanie rodzinom, które występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, prawa, w szczególności ochotniczej czy pomocy w rodzinie. Czyli tutaj rozumiemy pracę terapeutyczną z osobami uzależnionymi, opinie prawne i inne rzeczy. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z przeciwdziałania alkoholowi oraz w szczególności dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych działań sportowych, a także działań na rzecz dożywienia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów opisanych w artykule 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego, publicznego, przepraszam, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej. Działania zaplanowane w ramach Wydziału Podstawowego Praktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok stanowią nie tylko kontynuację zadań i przedsięwzięć zapoczątkowanych w minionych latach, ale także dają odpowiedź na nowe sugestie i potrzeby środowisk realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten nasz musi być oparty i zintegrowany z różnego rodzaju działaniami. Także musi być spójny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020, z ustawą o wychowaniu uczciwości przeciwdziałania alkoholizmowi, z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z wojewódzkim programem profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych, strategią rozwiązywania problemów społecznych gminy Zabrów, gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz diagnozą problemu alkoholowego i narkotykowego występującego na terenie gminy Zabrów. Szanowni Państwo, w tym programie te główne cele i założenia, które bardzo krótko powiedziałem, są rozbite na poszczególne zadania. To wszystko jest spójne i zintegrowane z zaleceniami ministerialnymi i tych ustaw, o których mówimy. Jest to do wglądu, do przejrzenia, do zapoznania się, do sobie poczytania, jak to wszystko jest. Żeby taki program opracować, została sporządzona bardzo szczegółowa diagnoza problemu alkoholowego i narkotykowego występująca na terenie gminy Zabrów. To jest opracowanie duże, moim skromnym zdaniem bardzo dobrze i ładnie zrobione. W każdym bądź razie, podsumowując, mówiąc krótko, nasuwają nam się pewne wnioski i uwagi dotyczące diagnozy problemu. Problem występuje. Sami Państwo wiecie, wszędzie w swoich środowiskach spotykacie i dzieciaki, które już sięgają na prosieków, i dzieciaki, które próbują alkoholu i różne środki, które się z tym zdarzają. I macie sąsiadów, rodziny, gdzie dochodzi do rodzaju przemocy, powodowania alkoholu i różnymi zjawiskami. I dlatego musimy coś z tym robić i robić. Znaczy, bardzo bym prosił Państwa o przyjęcie tej uchwały. Ta diagnoza jest też do wglądu, do zapoznania się. To są materiały badawcze opracowane w oparciu o różnego rodzaju diagnozy, ankiety, rozmowy, badania. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Kierownikowi. Czy Państwo będą mieli teraz jakieś pytania do Pana Kierownika, czy do projektu tej uchwały? Proszę bardzo. Nie widzę. Wszystko jest jasne. Przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały nr 240, łamana 34, łamane 17, Rady Gminy Zabrów dnia 11 grudnia 2017 roku, zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia gminy strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016. Bardzo się rozwiązania. Proszę o ciszę. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw, również nie widzę. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, do podpunktu G, uchwalenia planu pracy Rady Gminy w roku 2018. Plan do planu jest... Pan wójt zabierze głos, czy jest? Macie Państwo. Proszę do Państwa plan pracy. Wszystko jest jasne. W związku z tym przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 241 łamane na 34 łamane 17 Rady Gminy Zabrów dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w roku 2018. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję.
Dziękuję, kto się wstrzymał. Nie widzę, kto jest przeciw. Również nie widzę. Stwierdzam, że wyżej uchwała została podjęta jednogłośnie. Podobnie jest z kolejną uchwałą, w sprawie zatwierdzenia planu strategicznego Rady na rok 2018. Mamy te plany w załącznikach do dzisiejszej sesji. Czy Państwo radni mieli jakieś pytania co do projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 242 na 34 łamane na 17 Rady Gminy Zambrów z 19 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na rok 2018. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję, kto jest przeciw. Nie widzę, stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do ostatniego podpunktu. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Zambrów przez inne niż gmina Zambrów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. I tu proszę panią skarbnik, czy pani Joanna. Pani Joanna jest. A, proszę bardzo, tak. Proszę pani Joanna o zabranie głosu. W związku z tym, że weszła nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, tutaj gmina Zambrów zobowiązana jest do zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Zambrów przez inne niż gmina Zambrów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i pobierania i wykorzystania. Także taka uchwała została przygotowana. I tutaj są pewne zmiany do uchwały, która do tej pory obowiązywała na terenie gminy Zambrów. W związku z tym, że na terenie gminy Zambrów funkcjonują takie szkoły, które nie są prowadzone przez gminę Zambrów. Także ta uchwała jest jak najbardziej zasadna. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani inspektor. Czy Państwo mieli jakieś pytania do pani inspektor? Krótki na temat, tego sprawa oczywista. W związku z tym przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały nr 243, łamane 34, łamane 17 Rady Gminy Zambrów dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Zambrów przez inne niż gminy Zambrów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości i pobierania i wykorzystania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Również nie widzę. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Już do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Na poprzedniej sesji była jedna interpelacja koleżanki radnej. Jest przygotowana odpowiedź. Pozwolę sobie Państwu odczytać. Odpowiedź skierowana do przewodniczącego Rady i do pani Jolanty Wielgat, radnej gminy Zambrów. Odpowiedź na interpelację pani Jolanty Wielgat, radnej gminy Zambrów. Dnia 6 listopada 2017 roku radna Jolanta Wielgat złożyła interpelację, która została skierowana na sesję Rady Gminy w dniu 9 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia następujących informacji. Pierwsza, ile osób subwencji gmina dokłada do pobytu dzieci w przedszkoli na terenie gminy i na terenie miasta? Drugie, czy w ciągu ostatnich 10 lat Urząd Gminy finansował wyposażenie, remonty i podobne zamrozki przedszkoli i jaka to była kwota? W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 listopada informuję. Punkt pierwszy. Na przedszkola nie ma naliczonej subwencji. Gmina Zambrów zwraca koszty utrzymania dzieci w przedszkolach, które powstały, przedstawiały się następująco w poszczególnych latach. 2009 to 311 580 zł 70 groszy, 2010 351 2 zł 41 groszy, 2011 488 320 zł 14 groszy, 2012 460 057 zł 18 groszy, 2013 528 825 zł i 80 groszy, 2014 574 946 zł i 18 groszy, 2015 rok 660 625 zł i 45 groszy, 2016
765 403,74 zł. 2017 za dwa kwartały tego roku jest 211 320,54 zł. Punkt drugi. Na wyposażenie przedszkoli na terenie miasta gmina Zambrów przekazało następujące kwoty. 2016 rok 48 000, 2017 rok 158 514 zł. I to wszystko. To ta interpelacja, odpowiedź pisana będzie pani radnej przekazana pod koniec sesji. Więcej interpelacji, zapytań nie było, w związku z tym przechodzimy do punktu ósmego. Uwagi, wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panowie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym zwrócić uwagę na tutaj jedną z kwestii, akurat może będzie to dotyczyło pana radnego Rakowskiego. Chodzi o przygotowywaną przebudowę drogi krajowej na odcinku Wygoda, tutaj Zambrów, i w tej chwili jest przetarg rozstrzygnięty, trwają prace, bo to jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, przebuduj, może tak powiem. Trwają prace planistyczne, które mają przygotować tę inwestycję. No i chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich aspektów, które no przy tej dokumentacji nam się tutaj pojawiły, ponieważ firma, która to Łomżyńska projektuje, zwróciła się tutaj do nas z prośbą o uzgodnienia tej dokumentacji. Takim głównym założeniem przebudowy tej drogi jest podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi. A za tym będzie wiązało się co przede wszystkim? No, jeżeli chodzi o Zbrzeźnicę, o miejscowość Zbrzeźnica, to budowa chodnika, z tym, że już to żeśmy odkryli w czasie weryfikacji tej dokumentacji, że chodnik planowany jest w tej chwili od boiska do tej drogi Zbrzeźnica-Pstrągi, czyli tak do sklepu. Natomiast na dalszym tym odcinku po lewej stronie, czyli za rowem, za rzeką, tego chodnika już nie ma. I podjęliśmy działania szybkie takie. Był już kontakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, żeby ten chodnik po prostu ująć w planie, ponieważ no, to w jakimś sensie będzie wykluczało te ich założenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa, ponieważ ludzie na tym odcinku chodziliby dalej po jezdni. I no, myślę, że te działania nasze, no, zobaczymy, ale że no, miejmy nadzieję, że będą skuteczne. Tutaj, jeżeli chodzi o tę drogę, też na przykład wyjazd, co jest vis-a-vis tej drogi Zbrzeźnica-Pstrągi, jest taka droga asfaltowa też, i bezpośrednio z tej drogi też wjazdu na główną nie będzie. Trzeba będzie skręcić w lewo, przejechać kawałek, no odcinek po naszej działce nawet, i będzie jeden wyjazd z tego całego obszaru. Jeden wyjazd tylko. Oczywiście są to... Może to... Tak, tutaj nie, jak jest ta nasza działka. Będzie jeden na środku wyjazd. Także tu trzeba to powiedzieć i mieszkańcom. Ja w Brzeźnicy na spotkaniu tym opłatkowym, już tam strażackim, mówiłem o tym, że tych wyjazdów będzie mniej. Poza tym tutaj jeszcze co jest, ta działka z łąk tych tak zwanych, też trzeba będzie, nie tak jak tutaj do tej pory było, że praktycznie na wprost się jechało, tylko trzeba będzie do głównego wyjazdu dojechać. Tam co te łąki dostawą? Poza tym, jeżeli chodzi o podniesienie bezpieczeństwa, będą lampy nowe, no i będą te lewo skręty też. No i oczywiście zatoki autobusowe, one mniej więcej zostaną tak, jak jest w tej chwili. Z tym, że tutaj na tym odcinku Czerwony Bór, co jest ta zatoka, ona będzie przeniesiona najprawdopodobniej troszeczkę w kierunku, dalej w kierunku tej drogi do byłej, no
w tej chwili do... Główno użytkowanej. Aresztu, czy do tego więzienia. Dlatego, że kiedyś jak była stacja PKP, no to miało to rację bytu, tu bliższy ten przystanek. Natomiast w tej chwili, no wiadomo, że ten ruch kolejowy najprawdopodobniej będzie odtworzony, ale będzie to ruch towarowy, więc osobówki nie będzie. Prośba moja taka, żeby ewentualnie też jeszcze, bo my mamy chyba, tak, tę dokumentację? W formie elektronicznej. W formie elektronicznej, dobrze. Też, żeby poinformować mieszkańców, tutaj pana radnego, pan radny też jakby zerknął tam swoim okiem na tą dokumentację, bo w tej chwili jest czas, żeby jeszcze pewne jakieś tam zmiany nanieść, bo później jak już oni to opracują, zatwierdzą, to już będzie gorzej z tym. Tak jak powiedziałem, no na przykład tutaj jeszcze jest ten zjazd na te po prawej stronie, na te, nie wiem, łąki, bagna, to też są dwa, w tej chwili będzie tylko jeden wyjazd, bo można z jednej strony i tam później z drugiej. Także prośba, żeby jeszcze ewentualnie zerknąć, informować mieszkańców, że tych zjazdów będzie mniej. No dlatego, że chcą podnieść i to nie, bo my na przykład byśmy chcieli je zostawić jako gmina. I wiadomo, że chcemy, żeby mieszkańcom jak najłatwiej było wjechać na tę ulicę, ale oni wprost powiedzieli, że w takiej formie, jak my na przykład chcemy te zjazdy utrzymać, nie zatwierdzą tego, nie ma po prostu możliwości. Bo chodzi o to, żeby, no, żeby tych podnieść poziom bezpieczeństwa, żeby nie było, że z każdej strony można wjechać i ten ruch będzie w jakiś sposób tam blokowany. Zresztą te lewoskręty też no, powodują, że tych zjazdów musi być mniej. Zjazdów w ogóle odpadane. Tak, jeszcze tu mi pan... Proszę Państwa, bo my uzgadnialiśmy na nasze drogi, czyli te sfery publiczne. Są jeszcze takie indywidualne zjazdy na poszczególne działki. No tam niektórzy mocno się zdziwią. A ty u nas po roku przetargu, czyli na naszą stronę, tam nawet do Długoworza? Tak, pytam się do pana radny. Sprawa przetargu też na Krajówce, na tym odcinku tutaj Grochy, koniec województwa, bo to jest odcinek około 4-kilometrowy. Przetarg został unieważniony i najprawdopodobniej będą ogłaszać nowy, z tym, że różnica między kosztorysem a ofertą, no była 20 chyba, ile dobrze pamiętam. Tak, także duże różnice są naprawdę. Tak, bardzo duże. Także to tyle odnośnie tej informacji. Wcześniej mówiliśmy już o ogniwach fotowoltaicznych na domach prywatnych na terenie naszej gminy. No, było 104 osoby chętne, 57 się podpisało umowy, z tym, że część tych osób weszło z listy rezerwowej. Także była lista rezerwowa i nawet osoby, które w takim ostatnim czasie się zapisały, też weszły z tej listy. No, cieszymy się, no, chcielibyśmy, żeby było maksymalna liczba osób, no ale na siłę nikogo, bo każdy dzisiaj kalkuluje, oblicza sobie i nikogo na siłę tutaj nie przyciągniemy, więc cieszymy się z tego, że jest i te 57 umów podpisanych. Czy koszty będą takie, jakie zakładamy? Postaramy się, żeby tak było, żeby koszty nie wzrosły, ponieważ no tak jak tu pani skarbnik powiedziała, przetarg pokaże, jaka będzie ta cena, ale jeżeli będzie w przetargu cena wysoka, będziemy też unieważniać do pewnego momentu te przetargi, aż będzie cena satysfakcjonująca tutaj nas, no bo innej metody nie ma, z tym, że też mamy podpisaną umowę i musimy, nie możemy przeciągać, bo obligują nas terminy. Jeszcze z takich jakichś spraw, to mówię, prośba moja do Państwa, jeżeli chodzi o targowicę, wcześniej mówiłem o tej targowicy, o budowie przyszłej, żebyśmy tutaj jako radni troszeczkę też polobowali w tu naszym, to jest w interesie, wśród radnych, nie wiem, powiatowych, miejskich, gminnych, żeby po prostu inne samorządy wspomogły budowę targowicy, bo jeżeli nam będą współfinansować, to i oczywiście ten budżet nasz będzie inny, a no jest to możliwe, przykład chociażby, nie wiem jak w budżecie powiatu, czy jest w tej chwili ta kwota, ale była mowa o 200 tysiącach, że powiat wesprze budowę targowicy. Żeby nie przedłużać,
Szanowni Państwo, proszę ciszę. Z uwagi na to, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, piękne święta, które powinny nas jednoczyć i myślę, że tak będzie. Chciałbym wszystkim Państwu złożyć tutaj życzenia, jak również i mieszkańcom naszej gminy, gościom na te zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim mieszkańcom gminy Zambrów, aby radość, szczęście i dostatek zagościły w wszystkich domach na terenie naszej gminy. Niech ten piękny, rodzinny czas w blasku świec, przy dźwiękach staropolskich kolęd, po całym roku ciężkiej pracy będzie dla wszystkich czasem wytchnienia i dobrych refleksji. Tradycyjnie życzę Państwu również dużo zdrowia, bo to jest najważniejszy przymiot. Wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku i oby ten nowy rok spełnił podkładane w nim nadzieje. To, co dzisiaj mówiliśmy o tym budżecie, mamy swoje plany i chcemy i życzymy sobie, żeby te plany po prostu zostały zrealizowane. My dzisiaj o pewnych inwestycjach nawet nie mówiliśmy, bo tych inwestycji takich, które o których możemy mówić w tym budżecie, na pewno każdy z Państwa radnych jeszcze tam by dołożył kilka. Także życzę wszystkim, aby ten rok, tak jak wcześniej powiedziałem, spełnił podane nadzieje i przyniósł konkretne rezultaty i w działalności Państwa, tutaj w sferze tej publicznej, jak również w sferze osobistej. Dużo optymizmu, wiary w pogodne jutro. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Na koniec, później już po tym zapraszam do wspólnego podzielenia się opłatkiem, który też jak najbardziej jednoczy i wzmacnia na nas duchowo. Bo to łączenie taki powinno mieć cel. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do tego punktu, ja mam jeszcze uzupełnienie do poprzedniego punktu, do interpelacji, bo nam się przyłożyła. Jest jeszcze odpowiedź na drugą interpelację pani Jolanty Wielgat, skierowana do przewodniczącego rady i do pani Jolanty. Odpowiedź na interpelację pani Jolanty Wielgat, radnej gminy Zambrów. Dnia 6 listopada 2017 roku radna Jolanta Wielgat złożyła interpelację, która została skierowana na sesję rady gminy w dniu 9 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia następujących informacji. Pierwsze, ile miesięcznie i w skali rocznej płacimy dla starostwa powiatowego i ZUS-u czynszu za wynajmowanie pomieszczeń niezbędnych na potrzeby funkcjonowania urzędu gminy Zambrów? I drugie, czy w okresie ostatnich 10 lat były poczynione inne nakłady finansowe, to jest remonty w tych pomieszczeniach i jaka to jest kwota? W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 listopada 2017 roku informuję, że gmina Zambrów za wynajem lokali na potrzeby funkcjonowania urzędu gminy ponosi następujące opłaty. Pierwsze, starostwo powiatowe w Zambrowie. Jak wiemy, mamy i w starostwie wynajmujemy, i w ZUS-ie, dlatego też dwie kwoty są. I pierwsze, miesięcznie 9792,61 zł. Rocznie daje ta kwota 117511,32 zł. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miesięcznie 2449,79 zł. Rocznie kwota ta daje 29397,48 zł. Trzeci punkt, wynajęcie garażu kosztuje 173,29 zł miesięcznie, co daje rocznie 2078,40 zł rocznie. Nakłady finansowe wynikające z wykonania remontów w pomieszczeniach urzędu gminy prowadzone są na bieżąco i polegają na dostosowaniu pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania urzędu. To jest druga odpowiedź, będzie przekazana po sesji pani radnej. Ciąg dalszy, uwagi wolnych wniosków. Czy Państwo mają jakieś uwagi wolne wnioski? Jeżeli nie ma, to przechodzimy, zamykamy ten punkt, przechodzimy do kolejnego punktu, ale zanim zamkniemy obrady, ja w imieniu Rady, w imieniu Prezydium Rady chcę wszystkim Państwu złożyć życzenia zdrowych, wesołych, pogodnych, radosnych świąt, dużo odpoczynku, dużo spokoju.
i abyśmy mogli potem już po świętach znowu wrócić do tej pracy. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia po świętach. Zamykamy obrady 34. sesji Rady Gminy.